bardzo są przygotowane. Witam Państwa bardzo serdecznie. 12 dzień listopada. Zaczynamy nasz program Zagadkowy Weekend. Krystian Lis, kłaniam się Państwu bardzo nisko. I tak jak zapowiadałem we wczorajszym programie, zaczniemy od rozstrzygnięcia zagadki tygodnia, bo mówiłem o tym Państwu, że właśnie będziemy dzisiaj rozstrzygać zagadkę tygodnia. Tak więc teraz jest jeszcze dosłownie chwila czasu, chwila, moment, żeby sobie zerknąć na zagadkę, żeby popatrzeć, gdzie jest różnica. Może ktoś widzi dopiero teraz po raz pierwszy, więc każdego z Państwa zapraszam. Nawet 8 tysięcy do zabrania w zagadce tygodnia i za chwileczkę już przejdziemy do kolejnych zagadek. Ja mam dzisiaj przepiękny wachlarz kasy, świeżutka kasa, dlatego że wczoraj się troszkę tych pieniędzy wydało i dzisiaj, proszę Państwa, mam piękny wachlarz pieniędzy. Zobaczcie, zobaczcie, nawet 8 tysięcy złotych w tej zagadce jestem gotowy zapłacić, więc ja myślę, że naprawdę warto. No dobrze, słuchajcie, ale co trzeba zrobić? Trzeba podać numer zdjęcia, na którym jest wkomponowana mała, drobniusieńka różnica. Czy jest to zdjęcie numer 4, 3, 2 czy 1? To jest pytanie w zagadce. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Aby się zgłosić, trzeba wysłać SMS-a o treści znam pod numer 75480 i my do kogoś z Państwa oddzwonimy, nie z, bez zwlekania, bo nie mamy zbyt wiele czasu na tę zagadkę. Dużo dzisiaj roboty przed nami w zagadkowym weekendzie. Dzisiaj widzimy się drugi raz już w tym tygodniu w programie na żywo, bo wczoraj też była gratisowa emisja, ale dzisiaj standardowo w niedzielę, tak jak prawda, mamy w zwyczaju taką tradycję. Jestem oczywiście z Wami w programie na żywo. 12 dzień listopada, program na żywo. Proszę Państwa, który obrazek, który kotek, ściślej rzecz ujmując, się różni? Która fotografia? Czy ktoś już wie? Zapraszam. Jeszcze można rzucić okiem, to jest rozstrzygnięcie tylko i wyłącznie zagadki tygodnia. Dobrze, dajmy może takie 5 minut, dosłownie 5 minut na to, żeby jeszcze tutaj może się zebrała nam widownia, bo to też ten początek programu zawsze stanowi problem, jeżeli chodzi o to, żebyście się Państwo zebrali przed telewizorem. Zawsze ten początek jest taki troszkę martwawy. Dobrze, 5 minutek ruszyło. Proszę Państwa, nawet 8 tysięcy jestem gotowy zapłacić tej osobie, która wskaże mi prawidłową odpowiedź. Czyli nieprawidłowe zdjęcie. Prawidłową odpowiedzią jest nieprawidłowe zdjęcie. Czy jest to zdjęcie numer 1, 2, 3 czy 4? Kto wie? Jak się zgłosić? Wysłać SMS-ka o treści znam pod numer 75480 i wtedy nasz system, jest szansa, że oddzwoni właśnie do Ciebie i to właśnie Ty możesz powalczyć o 8 tysięcy złotych. Zapraszam. Który to będzie kotek? Który to będzie kotek? Czekamy, czekamy. Ja tutaj czekam z kawusią. Mam kawusię. Zapraszam Państwa serdecznie. Kto się zgłasza? Dzisiaj mamy, słuchajcie, 12 dzień listopada i dzisiaj jest dzień łamańców językowych, słuchajcie. Łamańce językowe są różne. Szedł na przykład Sasza, jak to było? Szedł Sasza suchą szosą, albo na przykład chrząszcz brzmi w Trzcinie, szczep w Rzeszynie. No właśnie, to takie są łamańce językowe. Nasz język jest bardzo bogaty w te językowe łamańce. Albo na przykład wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. No, nie takie łatwe te łamańce. Ja czasami sobie tak ćwiczę właśnie te językowe łamańce. Natomiast tutaj nikt nie połamie języka, bo trzeba wskazać tylko numer zdjęcia. Czy jest to zdjęcie numer 4, 3, 2 czy 1? Zapraszam serdecznie. Kto ma dla mnie odpowiedź? Czekamy. Czekamy, czekamy. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę dużo zagadek. Musimy dzisiaj troszeczkę nadrobić tempo, bo wczoraj no, były plany ambitniejsze, ale no, program jest na żywo. Więc wszystko zależy zawsze od Państwa, wszystko zależy też od sytuacji, na które nieraz nie mamy wpływu, bo czasami nie mamy wpływu na niektóre sytuacje. Ale dzisiaj, proszę Państwa, mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie i że wszystko pójdzie dobrze. Kto ma dla mnie odpowiedź? Zapraszam serdecznie. Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka? 2 minuty 50, więc niewiele tego czasu. Ciekawy jestem, czy ktoś zauważył, bo to jest mała różnica. Mała różnica, mały detal, mały drobiazg. Chociaż drobiazg zawsze jest mały. Nie może być duży drobiazg. Dobrze, zapraszam serdecznie. Kto ma dla mnie odpowiedź? Czekamy. Jedna osoba. Oglądacie Państwo program na żywo, niedziela, 12 listopada. Dzisiaj w Warszawie nawet taka pogoda, że wygląda co chwilę słoneczko, więc niektórzy może spacerują.
ale jest chłodno. W tym momencie warszawskie termometry chyba pokazują 7 stopni, tak przynajmniej było chwilkę temu, jak patrzyłem. Czekamy. Proszę Państwa, kto ma dla mnie odpowiedź? Oj, no to nie jest łatwa zagadka, bo tutaj patrzymy pewnie na pyszczek tego kiciusia, a ta różnica jest, no tak sprytnie wkomponowana. Kto popatrzył inaczej? Czekamy. Śmiało, śmiało, można tutaj trafić. Czekamy, 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 słuchajcie. 75480, SMS o treści znam. Słuchajcie, no to jest drobna różnica, to jest drobniutka różnica, to jest tylko jeden mały szczególik. Czy ktoś zauważył? Chyba mają ludzie problem z tą zagadką. Chyba mają ludzie problem z tą zagadką, bo to jest zagadka, w której naprawdę liczy się drobiazgowość. Trzeba naprawdę popatrzeć dokładnie, żeby wypatrzeć te różnice. Czekamy. Jeszcze chwilka, jeszcze jest minutka, już niecała, ale słuchajcie, zaraz rozstrzygamy tę zagadkę, zaraz biegniemy dalej, dlatego jeżeli ktoś jeszcze chce się załapać, jest jeszcze taka możliwość. Za chwileczkę rozstrzygamy zagadkę tygodnia. Proszę Państwa, ostatnie sekundy, kto jeszcze chce, to ja zapraszam serdecznie, jedynka, dwójka, trójka lub czwórka, które zdjęcie się różni, która fotografia zawiera różnicę. To jest drobna różnica, ale jednak jest. Ale jednak jest. Ona gdzieś tu jest. Ja to często jeszcze lata temu stosowałem tę parafrazę piosenki Ona tam jest, różnica. Bo wtedy ta piosenka zespołu Weekend, Ona tańczy dla mnie, była dużo bardziej popularna niż teraz. Jak mówiłem, ona tam jest, to każdy wiedział, do czego nawiązuje. Bo tak jest w tej piosence, prawda? Ona tam jest i tańczy dla mnie. Dobra, 10 sekund, proszę Państwa, kto ma dla mnie odpowiedź? Szybciutko. Szybciutko. Jeszcze się uda. Jeszcze możemy przyjąć zgłoszenie do zagadki tygodnia. Mamy 0. Jedna osoba. Kto się zgłasza? Ciekawy jestem, ciekawy jestem. Patrzcie, jaka jest ładna kasa. Patrzcie, jaka jest ładna kasa. Wow! Pokaż, pokaż tutaj. Pokaż, pokaż. Pokaż, 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 reżyser. No, tak ułożona. Proszę Państwa, zobaczcie, jaka piękna kasa. 8 tysięcy złotych, nie musi być dłużej tutaj. Nie musi być dłużej tutaj w moich rękach. Ono musi znaleźć te 8 tysięcy swojego posiadacza. Albo posiadaczkę. Widza albo widzkę. Pana albo panią. Kto się zgłasza? Czekamy. Czekamy, proszę Państwa, halo, halo. Ja wiem, że ten początek programu jest taki troszeczkę martwy. Martwy początek. A program jest na żywo, a nie na martwo. Popatrzcie się tu pod logo stacji. Program na żywo, a nie na martwo. Kto ma odpowiedź? Czekamy. Czekaj, poczekaj, reżyser. No ja wiem, że jest zero. Wiem. No wiem, że musimy kończyć. Trzeba już tę zagadkę rozstrzygać, bo tak jak zapowiadałem wczoraj w programie, prawda, dzisiaj zaczynamy od rozstrzygnięcia tej zagadki i po prostu przechodzimy dalej. Zapraszam Państwa, dopiero kolejna okazja w naszym programie na żywo będzie za tydzień, bo będziemy mieli kolejne spotkanie za tydzień w niedzielę. Czekamy. Ciekawe, ciekawe, kto wygra? Kto wygra na początku w tej zagadce? Bardzo jestem ciekawy, czy to będzie osoba, która może już widziała w tygodniu tę zagadkę, czy to będzie ktoś, kto dopiero teraz na przykład zauważył. No to bardzo jest zawsze takie interesujące dla mnie, prawda? Kto wygra? Komu będę mógł pogratulować? Nawet 8 tysięcy jest w sumie do zdobycia. Czekamy, jeszcze chwilka, jeszcze momencik. Reżyser, no ale wiesz co, to jest jednak to, że to jest malutka różnica. Tutaj nie każdy zauważył. Są osoby, które może też w napięciu czekają przed telewizorem, przecież no, może w napięciu nie, ale takie mają ciekawe, gdzie jest ta różnica. Ciekawe, nie? Mogą być takie osoby przed ekranem. Natomiast ja nie zapraszam każdego. Ja zapraszam osobę, która faktycznie ma odpowiedź, żeby udowodnić tym niedowiarkom, że jednak tutaj różnica jest. Mała, ale jest. Kto wie?
czekamy. 12 listopada, program na żywo. Zapraszam serdecznie. Kto się zgłasza do studia? Czekamy, czekamy. Jeszcze sekundka, jeszcze sekundeczka. Jeszcze chwilunia. Jest! Jest SMS. Świetnie. Błyskawicznie nasz system oddzwania. A ja witam serdecznie na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz witam. Z Wrocławia. Łukasz z Wrocławia. Miło mi. Panie Łukaszu, które zdjęcie jest inne? Ja chyba to widzę, to jest zdjęcie czwarte. Sprawdźmy. No, ale mała różnica, prawda? Panie Łukaszu, mała różnica, prawda? Tak, tak. Malutka była różnica. Panie Łukaszu, dobrze, to wobec tego jest już nagroda dla pana gwarantowana. I teraz przechodzimy do walki o więcej. Jest pan gotów? Tak. Zaczynamy w takim razie. Uwaga, czas startuje. Jak miał na imię synek rozbójnika Rumcajsa? Cypisek. Dobrze. Jaki ptak jest symbolem Indii? Indii? Nie wiem, spróbuję. Wróbel? Nie. Symbolem Indii jest paw. Symbolem Indii jest paw. Szkoda. Szkoda, proszę pana. Ale jest nagroda dla pana gwarantowana. Pieniądze pan zabiera. Serdecznie gratuluję. Cieszę się, że się udało. I przechodzimy niniejszym do pierwszej zagadki naszego dzisiejszego programu na żywo. Słuchajcie, który obrazek się różni? Oczywiście tamta zagadka też była na żywo, ale to była zagadka tygodnia. A teraz już zagadka programowa dla państwa. Które zdjęcie różni się od pozostałych? Mamy 5 zdjęć, na których są dalmatyńczyki. I państwa zadaniem jest znaleźć, które z nich się różni. Czyli podobna zasada, jak to miało miejsce w poprzedniej zagadce, no z tym, że mamy 5 zdjęć. Nagroda niezmienna, nawet 8 tysięcy do zabrania w tej grze. Nagroda składa się z 2 części oczywiście. Dobrze, to w takim razie co, powiększamy na minutkę? Możemy, prawda? Bo to zagadka dopiero się pojawiła, więc mamy teraz równe szanse. Dobrze, minutka czasu na to, żeby się przyjrzeć, popatrzeć i zerknijcie państwo, nawet 8 tysięcy do zabrania, no z tym, że trzeba się skupić, trzeba się tutaj przyjrzeć, przyglądnąć. Różnica jest w jednym miejscu, gdzieś tutaj na którymś ze zdjęć. Może chodzić o dalmatyńczyka, a może chodzić o tę doniczkę, a może chodzić o tło, albo o tło, bo w tym tle też coś się dzieje, prawda, są jakieś tam... Czy to chmurki, czy to jakieś takie, czy to jakaś tapeta? Reżysera kopie wszystko w reżyserce, proszę państwa. Jest niebezpiecznie, więc szybko musicie dzisiaj brać udział w programie, bo nie wiadomo, jak długo tam reżyser wytrzyma, jak go tak kopie sprzęt. Słuchajcie, dobrze, 20 sekund, nawet 8 tysięcy do zabrania, a mnie też kopło przed programem. Słuchajcie, mamy tutaj naprawdę energetyczną atmosferę. Jesteśmy tutaj doładowani energetycznie. Słuchajcie, ja zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś widzi, to można już teraz wysłać SMS-a. Gram pod numer 75480. Ostatnie sekundy, drobniutka różnica, 5 zdjęć, na jednym z nich jest różnica. My wracamy do studia, dużo tych zdjęć, mieliśmy 4 zdjęcia w poprzedniej zagadce, teraz mamy 5 zdjęć. No właśnie, pytanie do państwa, na którym jest różnica, kto wie? Znaczy, dobrze, że tak dla równowagi, prawda, były koty, to teraz mamy pieski. Różne mamy, prawda, upodobania. Dobrze, reżyserze, był czas na przyjrzenie się. To co, już dajemy czas na zgłoszenie się? Damy 3 minutki, pewnie, że tak, mówi reżyser. Dobra, słuchajcie, w ciągu tych 3 minut ja zapraszam. Jedna osoba jest potrzebna, ktoś, kto widzi, ktoś, kto się nie wstydzi przed telewizorem, to może już teraz zgarnąć nawet 8 tysięcy złotych. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka czy piątka, panie i panowie. Aby się zgłosić do studia, trzeba wysłać SMS o treści gram pod numer 75480 i nasz system oddzwoni. Nasz system oddzwoni, nie wiemy kiedy ktoś z państwa tutaj trafi. My nie wiemy kiedy, także zapraszam, żeby już teraz się zmobilizować, jeżeli udało się znaleźć różnicę. Nie trzeba jej opisywać, nie trzeba tłumaczyć, na czym ta różnica polega, bo wiem, że niektórzy z państwa tego nie lubią, żeby tak tłumaczyć, jak w szkole, prawda? Także tutaj wystarczy wskazać sam numer zdjęcia. Piątka, czwórka, trójka, dwójka czy jedynka. Czekamy. Nie jest to łatwa zagadka. Nie jest to łatwa zagadka, bo ta różnica też może być w miejscu nieoczywistym. Spróbujmy. Spróbujmy, proszę państwa. Zapraszam, 2 minuty. Też się przyjrzę. Tutaj mam chyba okularki, mam. I zaraz się też przyglądam. A ciekawe, bo ja jeszcze tutaj
Nie wyłapałem tej różnicy, gdzieś na pewno jest, ale nie wiemy, czy jest ta różnica, ta jedna mała różnica, drobniutka, czy ona jest na tym piesku, czy ona jest na tej doniczce, no tego nie wiemy. Na pewno gdzieś jest mała różnica i to jedno zdjęcie, no, różni się od pozostałych. Cztery zdjęcia identyczne, a jedno zdjęcie jest inne. No pytanie, które? Minuta jeszcze i 10 sekund, czekamy. Czy ktoś widzi? Czekamy. Czy jest taka osoba z nami? Czy ktoś zauważył tę różnicę? No nie wiem, reżyser, czy w ogóle ktoś jest w stanie tak się skupić, bo jest tutaj naprawdę tak czarno-biało na tej zagadce. To jest wysoki kontrast, prawda? Jeżeli są czarne elementy i białe, prawda, tło, na którym są te czarne elementy, to jednak wzrok się męczy. Jak patrzymy, 30 sekund, chyba nie widzą ludzie jeszcze. Spróbujmy, proszę Państwa. Czy jest osoba, która zauważyła? Czekamy. Jeszcze moment, reżyser. No jeszcze są sekundy, także jeszcze chwilka. Zaraz przejdziemy już do kolejnych zagadek, ale no musimy po kolei, prawda, te zagadki rozwiązywać. No dobrze, uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. No i panie i panowie, kogo tutaj usłyszę? Kto się zgłasza, kto wysyła SMS-a, może dostać telefon zwrotny. Kto to będzie? Nawet 8 tysięcy. Szybciutko. No, ja polecam się już teraz pospieszyć, dobrze? Dlatego, że... Może ja... Właśnie, dobrze myślisz, reżyser. Może ja pomogę wysłać SMS-a, bo jeszcze tego dzisiaj nie zrobiłem. Słuchajcie, taki jestem zakręcony jak słoik na zimę. Dobra, próbujemy. Uwaga. 75 480 SMS o treści gram. Jeszcze raz podyktuję. 75 480 to jest numer SMS-a, a w treści SMS-a trzeba napisać gram. Kto dał radę w tej zagadce? No, mała jest ta różnica. Chyba nie widzą ludzie. Może ktoś patrzy, ale nie widzi. Jednak tutaj jest 5 zdjęć, prawda? Do porównania. Mieliśmy 4 zdjęcia w poprzedniej zagadce, teraz już jest 5 zdjęć. Chodzi o podanie tylko numeru zdjęcia. Jeszcze raz Państwu tutaj wskażę, te numery są w górnej części planszy. 5, 4, 3, 2, 1. Także no, malutka różnica, gdzieś jest, ale tak jak o pszczółce Mai była ta piosenka. Pamiętacie, gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. No to tak samo jest w tej zagadce. Gdzieś jest różnica, ale nie wiadomo jeszcze gdzie. Natomiast jest szansa, że ktoś z Państwa teraz wysyłając SMS-a za podanie numeru zdjęcia na antenie wygra 8 tysięcy. To jest naprawdę okazja taka no jedna w swoim rodzaju. Wiem, że się kończy weekend. Bo jesteśmy już no, niedzielne popołudnie, to taki czas lekko depresyjny. Do roboty się nie chce wracać. Pocieszę wszystkich, słuchajcie, ja jutro wstaję o 4. Ja mam takie poniedziałki, że ja zawsze o 4 rano muszę wstawać. Także może ktoś też tak ma, a może ktoś wstaje trochę później. Powiedzcie sobie o mnie, ja jutro będę wstawał o 4. Także mam gorzej, tak myślę, niż większość. Dobrze, które zdjęcie się różni, słuchajcie? Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte czy piąte? Kto wie? Czekamy. Moment, reżyser, ale to jest zagadka, która się pojawiła dopiero teraz, także jeszcze chwilkę, poczekajmy, może ktoś szuka dopiero. Czekamy. Tutaj naprawdę no, dużo się dzieje w tej zagadce, dużo jest tych elementów, dużo jest tych kostek, tych plamek. Bardzo to jest taka zagadka sprytna, bo jednak mamy czarne detale na białych elementach, więc tutaj jest możliwość, że ktoś tego nie zauważy, ale ja czekam na osobę, która widzi. Jedna osoba, słuchajcie, kto się zgłasza, kto dał radę? Reżyser.
Reżyser, daj złotą minutę. Daj złotą minutę, żeby było łatwo się zgłosić. Daj złotą minutę jeszcze. Złota minuta. Bardzo proszę, złota minuta. Złota minuta na 8000 zł. Mamy to, proszę Państwa. Ekstra czas. Trzeba teraz wykorzystać ten ekstra czas. Złota minuta ruszyła. Kto się zgłasza teraz, ma ogromną szansę, że właśnie zdobędzie nawet 8000. Zapraszam. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, czy może piąte? Kto widzi? Czekamy. Słuchajcie, to naprawdę taka kasa umożliwia na przykład wakacje marzeń. Taka kasa umożliwia na przykład jakąś podróż. Możesz gdzieś wyjechać, możesz spędzić tę jesień, tę zimę pod palmą. Nic tak nie cieszy jak palma. Słuchajcie, mnie na przykład uwielbiam. Ja uwielbiam, jak jest palma, jak jest morze, jak jest tak ciepło, jak są krótkie spodenki. Ja uwielbiam, jak są klapki. To też możesz właśnie wyjechać na takie wczasy, jak wygrasz 8000. Zapraszam serdecznie. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka czy piątka. Które? Czekamy. Złota minuta dobiega końca. Kochani, co się dzieje? Czy nikt nie widzi? 3, 2, 1. Mamy 0. Kto? Zaraz to będzie. Ja tak czuję, że może zaraz ktoś tutaj wyśle SMS-a. Ja jeszcze raz przypominam Państwu, wysyłamy SMS-ka i my oddzwaniamy tutaj do kogoś z Państwa, więc warto dać sobie szansę, a na antenie trzeba będzie podać sam numer zdjęcia. Ja przywitam na antenie i poproszę o numer różniącego się zdjęcia. No chyba nie ma takiej osoby, Ryszard, to chyba za trudna zagadka. No ale jak zrobisz różnicę, a ludzie nie wiedzą, no to potem nie mamy zgłoszenia. No to poczekaj jeszcze, reżyser, bo może ktoś dopiero teraz wyśle. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Nie, to nie jest metoda, żebyś teraz zmieniał zagadkę. Moment. Czekamy. Nawet kubek mi pasuje do zagadki, słuchajcie, zobaczcie, o. Patrzcie, jak mi kubek pasuje do zagadki, też czarno-biały. Dobrze, zapraszam serdecznie, kto się zgłasza? To w ogóle jest jakiś kubek, który chyba jakiejś pani, bo tu jest woman. No nic. Mam nadzieję, że nie będzie zła ta pani tutaj z telewizji, że pije z jej kubka. Dobra, 8000 do zabrania. Kochani, kto się zgłasza? Czekamy. Proszę Państwa, mamy 0. No, co się dzieje? Może pokażę... Nie wiem, co zrobić, reżyser. Podyktować numer, czy pokazać wachlarz kasy? Jak myślisz? Pokażę kasę. Lepiej pokażę kasę, bo numer macie na dole, więc numer widzicie Państwo. A ja pokażę, o co gramy. A ja pokażę, o co gramy. Zobaczcie, 8000 zł to jest kasa, o którą gramy. Kto się zgłasza do studia, kochani? Jedna osoba jest potrzebna. Kto widzi? Zobaczcie, jest 8000 zł. Piękna pula do zdobycia, naprawdę fajna kasa. Czy wyjazd wakacyjny, czy na święta, już można będzie sobie odłożyć. A ja jeszcze powiem więcej. My wysyłamy naprawdę rekordowo szybko te nagrody. Chyba to jest jeden z konkursów, w których najszybciej się wygrywa. Dlatego, że my już we wtorek, 14 listopada, będziemy wysyłać przelewy do zwycięzców z tego weekendu. Zapraszam, kto się zgłasza? Serdecznie widzą ludzie. Ale wiesz co, bo to jest... Trudno zauważyć tę różnicę. To jest mała różnica. Moment, jeszcze poczekajmy. Może ktoś jednak. Wiesz co, reżyser, jest 5 zdjęć. Dajmy takich 5 chwil. Dajmy 5 chwil. No nie zbawi nas. Jeszcze nie ma 15. Dajmy 5 chwil. O. Mamy 5 chwil. Słuchajcie, w ciągu tych 5 chwil zapraszam. Kto się zgłasza? Troszeczkę się boję, proszę Państwa, czy wy widzicie w ogóle tę różnicę, czy jest taka osoba z nami. Przypominam, musi być SMS o treści gram pod 75480. Czekamy. Reżyser, ale wiesz co, bo to jest różnica taka nieoczywista, tak na pierwszy rzut oka tego nie zauważyć można. Może na drugi rzut oka, może na trzeci rzut oka, prawda, ale nie na pierwszy. Czy ktoś wyłapał ten szczegół?
każdej chwili można tutaj trafić. A ja wiem, czemu mi jest tak gorąco w studiu, bo ja nie mam tutaj mojego wiatraczka. Powiększa chwilę zagadka, ja sobie podłączę wiatraczek, reżyser. O, słuchajcie, bo ja wiatraczka sobie nie włączyłem. Ja sobie myślę, czemu mi tak ciepło? Czy tu jakiś kaloryfer mi włączyli? A tu przecież nie działa mój wiatraczek. Kochani, ja bez wiatraczka to tutaj nie dam rady, bo są takie lampy. To jest taka lampa tutaj, że ja się tu czuję, jakbym był co najmniej w Egipcie, jak jestem z Państwem w studiu. No dobrze, możemy wrócić do studia, bo już mi wiatraczek elegancko pracuje. Zapraszam serdecznie, kto się zgłasza? Jedynka, dwójka, trójka, czwórka czy piątka? Program na żywo, czekamy. Czekamy. 75480, SMS o treści gram. Od razu przyjemnie, jak wiatraczek chłodzi. Proszę Państwa, a komu będzie przyjemnie? Jest 8 tysięcy do zabrania. Komu zrobię dzisiaj przyjemność? No zrobię komuś przyjemność. Niewątpliwie mogę Tobie zrobić przyjemność, jak wygrasz. Ja tu jestem od robienia przyjemności w niedzielę, tą kasą. Zdecydowanie tak. Ja Państwu robię przyjemność już prawie od roku. Zapraszam, które zdjęcie? Czekamy, czekamy. Reżyser nic jeszcze tutaj nie kombinuj, nic nie wyświetlaj. Może ktoś teraz wysyła SMS-a. Które zdjęcie? Małe to jest. Ja nie wiem, czy ktoś to w ogóle wyłapie. Dwie chwile. Czekamy. Które to jest zdjęcie? No, reżyser, ale wiesz co, naprawdę są ludzie może, którzy patrzą na zagadkę, ale to jest też w takim miejscu, że tam nie tak łatwo dolecieć wzrokiem. Bo niż to człowiek porówna jedynkę z dwójką, dwójkę z trójką. A jaka emotikonka się pojawiła na ekranie? Proszę Państwa, widzieliście? I śmieszek jest. Ale się kapnął szybko, śmieje się reżyser ze mnie. Reżyserze, ja naprawdę tutaj prowadzę program, ja nie mam czasu tak tutaj patrzeć na cały ekran. No dobrze, słuchajcie, dwie chwile, kto się zgłasza? Czekamy. Fajna ta emotikonka, podoba mi się, masz plusa reżyser ode mnie, masz plusa. Naprawdę masz plusa reżyser za tą emotikonkę. Dwie chwile, dobra, czekamy, słuchajcie, kto się zgłasza? Ja czasami tak narzekam na tego reżysera, że daje za trudne i tak dalej. No ale dzisiaj go chwalę, bo dał tam uśmiechniętą buzię. No dobrze, ostatni moment. Kto się zgłasza? Kochani, teraz tu jest pozytywna atmosfera. Tu naprawdę można teraz wygrać. Kto jest przed telewizorem? Może ktoś potrzebuje takiej poprawy nastroju? Ale wiecie, że nic tak nie poprawia nastroju jak kasa. Jak się wygra, to jest od razu humor poprawiony. Ja to wiem, bo jak rozmawiam ze zwycięzcami, jak na przykład tutaj też oddzwaniam potem do tych osób, które wygrały w programie, no cieszą się osoby. Oczywiście, że tak. Nawet jak czasami wygrają mniejsze pieniądze, to zawsze się cieszą. A w tej zagadce jest do wygrania nawet 8 tysięcy. Kto się zgłasza? Panie reżyserze, tutaj próbujesz się mi podlizać tą emotikonką. Chcesz tutaj, żebym ja się ucieszył, żebym cię pochwalił, ale nie mogę cię pochwalić za tę zagadkę, bo to jest za trudne. Tu jest za mała różnica w porównaniu do tego, ile jest tych zdjęć. Jest aż 5 zdjęć, wystarczyłyby 2. Ale naprawdę, wystarczyłyby 2 i osoba by powiedziała, gdzie jest różnica. A tutaj no, co prawda nie trzeba opisywać, gdzie jest różnica, ale trzeba przyjrzeć się aż 5 zdjęciom. No dobrze, zobaczymy. Ja pieniądze mam. Pomogę wysłać SMS-a, bo jest ostatni moment. Uwaga, kochani. 75480 SMS o treści gram. Jedna osoba wystarczy. Kto? Czekamy. Kto dał radę? Komu się udało? Szybko, zanim nie ma zera, bo jak będzie zero, to będzie za późno. Teraz. Polecam Państwu, bo ja wiem kiedy. Ja naprawdę wiem kiedy. Także w tym momencie, dobrze? Kto teraz wysyła SMS-a, proszę być czujnym. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka czy piątka, które to jest zdjęcie? Mała różnica, taka malutka, ale jest. Kto dał radę? Czekamy na sygnał SMS-a, czekamy.
75480 SMS o treści gram. Gryamy. Czekamy. Proszę Państwa, zapraszam serdecznie. Sympatyczna kasa do zdobycia, nawet 8 tysięcy. Kto się zgłasza? Nie widzą ludzie chyba. Chyba jednak to jest taka różnica, że można to przeoczyć i może jest tak, że ktoś na przykład patrzył, próbował, ale się zdenerwował, przełączył kanał. I potem tak czasami bywa, że jedna osoba przełączy, druga przełączy, trzecia przełączy, potem nie mamy tutaj nawet widzów. Kochani, kto jest z nami? Wierzę, że też ludzie mają na niedzielę plany. Wczoraj były te imieniny Marcina, bo wczoraj był 11 listopada, dzisiaj jest 12. Kto ma dzisiaj imieniny? Sprawdź tam. Komu dzisiaj złożyć życzenia imieninowe? Renata i Witold. Renata i Witold. Serdecznie pozdrawiam wszystkie panie o imieniu Renata, panów o imieniu Witold, bo dzisiaj mają imieniny. No dobrze, kto się zgłasza? Jedynka, dwójka, trójka, czwórka czy piątka? Uwaga! Chyba tego ludzie nie znaleźli. No ale jak to jest za mała różnica, reżyser, to ludzie się denerwują przed ekranem. Reżyser mówi, dobra, zero i przekonamy się. No dobra, to się przekonajmy. Słuchajcie, ostatni raz dyktuję numer do tej zagadki. Szybciutko. 75480 SMS o treści gram. Czekam z wachlarzem pieniędzy. Czekam z wachlarzem pieniędzy. Na kogo? Pokaż wachlarz. Reżyser Państwu pokaże. Reżyser pokaże Państwu wachlarz. No wachlarz, wachlarz. Reżyser teraz nie wie, o co chodzi. O, mamy wachlarz. Ten wachlarz zaraz nie będzie tutaj. Ten wachlarz zaraz może być u Ciebie. Zapraszam serdecznie. Kto teraz wysyła SMS-a, może dostać od nas telefon zwrotny. Czeka nawet 8 tysięcy złotych. Kto się zgłasza? W tym momencie, słuchajcie, bo jest godzina 15. Kto? Jedynka, dwójka, trójka, czy czwórka, czy piątka? Reżyser mówi, że zaraz będzie jeszcze więcej do porównania. No to ile dasz tych zdjęć? To za chwilę mnie nie będzie w ogóle widać. Ja już i tak się ledwo mieszczę. I tak tu jestem na wdechu, reżyser. Jak za chwilę dasz jeszcze więcej, to mnie tu przestanie być widać. A może to i lepiej. Ważniejsza zagadka jak ja. Dobra, proszę Państwa, mamy zero. Kto się zgłasza? Szybko. Kochani, jedna osoba. Kto dał radę? Program na żywo, jest dzisiaj niedziela, 12 dzień listopada. Uwaga, uwaga, kochani, czekamy na zwycięzcę, czekamy na zwycięski SMS. Nasz system oddzwoni, do kogo jest Państwa, do kogo? Do kogo? Do kogo? Mamy, mamy zgłoszenie, super. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kogo witam? Anna. Witam serdecznie. Pani Aniu, udało się znaleźć to zdjęcie? Według mnie jest to piesek numer 5. Sprawdzamy. No bardzo dobrze, pani Aniu. Jest to piesek numer 5. Jest już na tym etapie nagroda gwarantowana, już teraz gratuluję. A teraz przechodzimy jeszcze do walki o więcej. Proszę odpowiadać szybciutko na pytania. Startujemy. Kiedy obchodzimy Święto Wojska Polskiego? Bardzo kochany, w sierpniu. Kiedy konkretnie, którego? Nie pamiętam. Którego sierpnia? Kurde. Matki Boskiej Zielnej też wtedy jest. 15. Dobrze. Podaj wzór chemiczny lodu. Czego? Lodu.
Zadbało. Dobrze. Jak nazywa się po polsku gwiazdozbiór Aquarius? Nie wiem. No niestety, Aquarius to jest wodnik. To jest wodnik Aquarius. No nic, proszę pani, jest w takim razie nagroda gwarantowana dla pani. Zabiera pani kasę, tak czy inaczej. Także brawa dla pani. Cieszę się, że się udało. I pora już teraz na kolejną zagadkę. Zerknijcie, tym razem... to muszę tu zrobić kroczek do tyłu. Zobaczcie państwo, teraz mamy smartfony. Mamy smartfony w naszym zagadkowym programie i trzeba poszukać, który smartfon różni się od pozostałych, słuchajcie. Jest 12 smartfonów na ekranie, 12 telefonów i trzeba poszukać, który się różni. 2 minuty czasu powiększenia, no dobrze. W takim razie przyjrzyjmy się tym smartfonom. To jest premiera zagadki. Tej zagadki jeszcze nigdy nie było. No, niewątpliwie jest to taka zagadka tematycznie związana z naszym programem, bo bez telefonu nie da rady wygrać w tym programie. No, ale w dzisiejszych czasach każdy z nas ma telefon. Komórkowy przeważnie też większość ludzi ma. Więc, proszę państwa, trzeba popatrzeć, poszukać, który smartfon się różni. Może brakuje gdzieś tego guziczka środkowego, prawda? A może chodzi o te ikonki, które są na ekranie. Minuta 30. Słuchajcie, który smartfon różni się od pozostałych? To jest pytanie w zagadce. Sprytna zagadka. Sprytna zagadka. Nowość. Nowość w programie. Nawet 8 tysięcy do zabrania. Wiesz co, reżyser, ja nie wiem, czy te 8 tysięcy to nie jest za mało, jak jest 12 nagle elementów. A ile możesz? A może byś tak dorzucił tutaj, wiesz, 2 tysiące, wiesz? No. Dorzucił, mamy to. Panie i panowie, nawet 10 tysięcy złotych zapłacę tej osobie, która poda numer innego smartfona. Mamy 12 smartfonów na ekranie, jak dostrzegacie, i z jednym jest coś nie tak. Z jednym telefonem, no smartfon, telefon, zwał jak zwał. Natomiast słuchajcie, 40 sekund, 12 telefonów, czuję się jak w komisie z telefonami, naprawdę, czuję się jak w komisie albo w jakimś sklepie RTV. Mam 12 telefonów, ale z jednym jest coś nie tak. Kto wie, który to może być? Zapraszam, można się jeszcze teraz przyjrzeć. Jest do wygrania nawet 10 tysięcy. Czy będzie to smartfon numer 1, 2, 3, aż do 12? Na pewno z jednym jest coś inaczej. Mamy 12 smartfonów. Z którym smartfonem jest coś inaczej? Czekamy 10 sekund, jeszcze nie widzę. Może brakuje jakiejś ikonki? 3, 2, 1, no dobra, wracamy. Taka duża ta zagadka, ledwo się tu mieszczę. Biała ta zagadka, nie widać, że program na żywo. Możesz to pomniejszyć o jeden? A może będzie... No dobra, już się nie czepiam. Dobra, słuchajcie, trzeba znaleźć... O, inną ikonę. O, to jest podpowiedź od reżysera, że musimy patrzeć chyba na te ikony. No to dużo jest tych ikon. Bo na każdym jest 6 ikon, 12 smartfonów, no to mamy 72 ikony do porównania. Wiesz co, reżyser, ja nie wiem, czy w telewizji w ogóle to widać. Oj, nie wiem. Tutaj jest malutka różnica, słuchajcie, minimalna. Dobra, daj czas na zgłoszenie się, bo ja też tu jeszcze się przyglądam. 3 minutki, dobra. Słuchajcie, w ciągu tych 3 minut można się zgłosić do studia, można wysłać SMS o treści gram pod numer 75480. My możemy oddzwonić do kogoś z państwa. Do zabrania jest nawet 10 tysięcy, więc starczy nawet na kilka smartfonów. Natomiast słuchajcie, który to jest? Od 1 do 12. Ale chodzi o ikonkę, reżyser, tak? Ciekawe. No jest serduszko, jest gwiazdka, jest koperta, jest nutka, jest folder i jest chyba zdjęcie, prawda? Takie malutkie tam. Galeria. Kochani, ja tu muszę naprawdę podejść bardzo blisko. Wy też sobie podejdźcie bardzo blisko, bo tego nie widać z perspektywy kanapy. 2 minuty. O kurka, reżyser, to jest za trudna zagadka. Bo tu jest, wiesz co, tu jest dużo tych ikonek. Mamy na każdym smartfonie 6 ikonek.
O kurka. Nie wiem. Minuta 40. Program jest na żywo. Tutaj dzisiaj jest 12 listopada. Czekamy na żywo na osobę, która widzi różnicę na smartfonie. Który to jest? Trzeba podać numer. Nie znajdą tego ludzie, to jest za drobne. To jest za mała różnica, reżyser, bo to jest, wiesz co, bardzo małe te ikonki. Oj, nie wiem. Proszę Państwa, minutka, jeszcze czekamy. 75480, SMS o treści gram. Kto się zgłasza? Nowa zagadka, słuchajcie, ma to do siebie, że no tutaj wszyscy macie równe szanse. Tutaj nikt tej zagadki nie widział jeszcze. Także słuchajcie, no to jest naprawdę bardzo malutka gdzieś różnica na którymś smartfonie. Jeżeli się udało znaleźć, bierzesz właśnie swoją komórkę albo swojego smartfona i wysyłasz SMS-a o treści gram pod numer 75480. Nawet 10 tysięcy do zabrania, 30 sekund. Na którym smartfonie jest różnica? Która ikona? Nie trzeba tego tłumaczyć, trzeba podać numer smartfona. 20 sekund. No, przekonamy się. Ciekawe, czy w ogóle ktokolwiek zauważył. Czy jest taka jedna osoba chociaż? 10. Czekamy na SMS-a w tej chwili, proszę Państwa. 5, 4, 3, 2, 1. Mamy 0, słuchajcie, ale to jeszcze można się zgłosić. To nie jest koniec. My czekamy, kto z Państwa teraz wyśle SMS-a. Do kogo oddzwonimy? Kto zauważył? Kto dał radę? Ciekawe, czy w ogóle ktoś to rozwiązał, tę zagadkę, bo to jest mała różnica. Wiesz co, reżyser, no... Trochę jest dziwna ta zagadka, no nikt nie ma 12 telefonów. Żeby tak to porównywać, prawda? Ja rozumiem, no może ktoś mieć 2 telefony, 3 telefony, no jak ktoś ma służbowy na przykład, ale 12 telefonów? Ja wiem, że nie chodzi o to, kto ile ma telefonów, ale wiesz co, reżyser, no dziwna jest ta zagadka. No mogłeś zrobić na przykład same takie ikonki i wtedy szukać by było może łatwiej, byłoby to większe, bo te ikony są bardzo małe. Proszę Państwa, czy ktoś zauważył? Coś wymyślił, reżyser, wiesz co... Ale jak można szukać małej jednej ikonki, jak jest 12 telefonów? No, która to ikonka? Czy ktoś zauważył, proszę Państwa, na którym to jest obrazku? Nie widzą ludzie. Reżyser mówi ci, ludzie tego nie widzą, bo to jest za małe, tego w telewizji nie widać. Ale reżyser, po prostu jak ludzie patrzą w telewizji, to też mają troszeczkę inny ten obraz, niż jak my to mamy tutaj, prawda? Jak u ciebie na przykład w komputerze, czy w reżyserce, to my to mamy inne, a w telewizji to jest jednak ciężej znaleźć. Nikt nie siedzi przy samym telewizorze. Dobra, dajmy 10 chwil na 10 tysięcy. Przekonamy się, czy w ogóle ktoś tutaj się zgłosi w sprawie tej zagadki. Strzelać tu nie ma co, bo jest 12 opcji. Trzeba naprawdę wypatrzeć. Dobrze, 10 chwil. Słuchajcie, w każdym momencie, w każdej chwili tego odliczania ten SMS może się tutaj pojawić. My nie znamy tej chwili, nie polecam czekać, dlatego że te chwile polecą błyskawicznie. Jest 10. Ja zapraszam do wysłania SMS-a, pomogę to zrobić, tylko że jak ja teraz wyciągnę swój telefon, to już będzie 13 telefon na ekranie. No ale dobrze. Słuchajcie, zapraszam. 75480 SMS o treści gram. Nie chodzi o ten telefon, bo ja wiem, że ten jest inny. Chodzi, proszę Państwa, tutaj o smartfony z planszy. Który smartfon z planszy jest inny? 9 chwil. Nie widzą tego ludzie. Reżyser, to jest za mała różnica. Ale wiesz co, ja to mogłeś zrobić tak, żeby ten przycisk usunąć. To kółeczko białe.
na jednym i to już by ktoś zauważył, ale jak to trzeba się patrzeć na te malutkie ikonki. O kurka, proszę państwa, to jest trudna zagadka. Ja nie wiem, czy ktoś to w ogóle wypatrzy. No jest serduszko, jest gwiazda, a to brakuje ikonki, czy jest zmieniona ikonka? Jest inna, jest inna. No to co, no to ta... Tam, no 7, ja wiem, że są 72 ikonki, to ja mnożyć umiem, tylko że właśnie mnie to denerwuje reżyser, że jest 72 ikonki i teraz pytanie, która to może być inna? To tylko jedna ikonka jest inna, tak? O kurka, proszę państwa, tylko jedna ikonka się różni. Od jedynki do dwunastki, na którym to jest telefonie? 8 chwil. W życiu tego ludzie nie znajdą, to jest za małe. Ale gdzie to zrobić takie malutkie? No to wiesz co, to mogłeś zrobić tych telefonów na przykład 4. I wtedy byśmy szukali, a nie 12. Ja wiem, że wtedy by nie było 10 tysięcy. No to jest wymówka reżysera, że jak chcemy rozdać duże pieniądze, to zagadka musi być jednak no, wyzwaniem. No nie dla każdego. Wiecie państwo, no jak coś jest dla każdego, to nie jest takie wtedy pociągające. Wiadomo, że no tutaj no nie każdy da radę. Reżyser, jak ktoś ma mały telewizor, to tego w życiu nie zobaczy. Wiesz co, powiększ to na chwilę może jeszcze na pełen ekran, bo naprawdę. Taka zagadka, może teraz spróbujcie państwo, no jest 7 chwil. W każdej chwili można się zgłosić, program jest na żywo. No jest tak, jest serduszko, czyli serduszko to będą te ulubione aplikacje. Gwiazdka to też, no nie wiem, to też będą jakieś takie... na przykład, no popularne. Tutaj mamy kopertę, no to jest do wysłania SMS-a. Jest ta nutka, to jest muzyka pewnie. Folder, no to tam mamy pliki i jest jeszcze galeria. I gdzieś jest różnica z jedną ikonką. Trzeba podać, który smartfon, czyli który cały ten telefon od jedynki do dwunastki jest inny. Wysyłasz SMS-a o treści gram pod numer 75480 i nasz system może do ciebie oddzwonić. Wtedy ty trafisz na antenę, tutaj na żywo, do studia, telefonicznie, i podasz po prostu, który smartfon jest inny, sam numer. Jak wszystko pójdzie dobrze, 10 tysięcy jest twoje. Czekamy. 7 chwil. Kochani, jak ktoś potrzebuje, naprawdę, może sobie warto założyć okulary, może warto podejść do telewizora. Mówię wam, bo to jest małe. To jest małe, to jest mały szczegół, mały drobiazg. Jeden smartfon się różni. 6 chwil. Ciekawe, czy w ogóle ktoś to jest w stanie wypatrzyć. Słuchajcie, czy jest taka osoba z nami? Bo nie możemy przedłużać zagadki. Jeżeli jest za trudne, to ja wolę pokazać coś innego. Program jest nadawany na żywo. Jest 10 tysięcy na liczniku nagrodowym. 15:15. Słuchajcie, to jest znak, żeby się zgłosić. To jest znak, żeby się zgłosić, bo to jest anielska godzina. 15:15. Jak jest minuta taka sama jak godzina, to jest dobra, to jest naprawdę, to jest anielska godzina, proszę państwa. Więc teraz warto jest wysłać SMS-a. Zapraszam. Od jedynki do dwunastki. 6 chwil. Nawet 10 tysięcy. Czekamy. Wróć do studia, reżyser, ze mną, bo może ludzie nie wiedzą, że ja jestem, może ludzie myślą, że nie wiem. A kto to gada? Ale no, wiesz co, no... Może ludzie myślą, że ja nie wiem, teraz sobie grzebię tu w telefonie zamiast prowadzić program. Proszę państwa, ja naprawdę jestem tutaj na żywo. Kto się zgłasza? Pogrzebmy razem w telefonie. Słuchajcie, pogrzebmy razem w telefonie. Wyślijmy tego SMS-a wspólnie. Grzebiemy teraz w telefonie, panie i panowie. Otwieramy telefon, wysyłamy SMS-ka. Szybciutko. 75480 SMS o treści gram. Czekamy. Ciekawe, kto wygra. Ciekawe, kto jest naprawdę spostrzegawczy. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Słuchajcie, bo nie ma czasu. 5 chwil. Który to jest telefon? Szukasz tego innego telefonu. Jak znajdziesz, bierzesz swój telefon, wysyłasz SMS-a, a potem odbierasz telefon, bo my zadzwonimy z warszawskiego numeru. Czekamy.
Jak wyślesz SMS-a i będziemy oddzwaniać z numeru 22, to odbieraj, bo to będzie znaczyć, że do studia trafiasz. 5 chwil. Program na żywo. Jest 12 listopada, może z tej okazji dał reżyser 12 telefonów. 4 chwile. Czekamy. Mogliśmy dać wczoraj tę zagadkę, to może by było 11 telefonów, bo wczoraj był 11, a dzisiaj dał 12. Dobrze, że to nie program 30. Proszę Państwa, 4 chwile. Kto ma dla mnie odpowiedź? Szybciutko. Szybciutko. Czekamy, 4 chwile. No tak naprawdę wystarczy jedna osoba. Słuchajcie, tutaj też nie czekam na tłumy, bo prawda jest taka. Prawda jest taka, że ja tu czasami, wiecie Państwo, no staram się Was zainteresować, staram się tu wszystko ładnie Państwu opowiadać, ale czasami ogląda nas naprawdę kilka osób. Bo my nie jesteśmy teraz ani w TVN Polsat 2, prawda? My jesteśmy jednak kameralną stacją. Więc proszę Państwa, tutaj czasami jest niewielu widzów. I tu naprawdę nie ma problemu trafić do studia. Nie ma najmniejszego problemu, bo no nie każdy odbiera Polonię 1. Takie są fakty. Takie są fakty. Więc jeżeli Ty teraz oglądasz ten program, naprawdę masz szansę. Wyślij sobie SMS-a, możesz wygrać 10 tysięcy. Czekamy. Kochani, 3 chwilki. Ja Wam powiem szczerze, uczciwie, no gdyby teraz ten program leciał na antenie takiej dużym kanale, no to by pewnie było trudniej trafić do studia. Ale jak my jesteśmy tutaj w wąskim gronie, bardzo łatwo jest trafić. Naprawdę. Wiem, co mówię, proszę Państwa, bo ja na różnych antenach prowadziłem programy. 3 chwile. Czekamy. Od 1 do 12. Które to jest... który smartfon? 75480 SMS o treści gram. Kto? Może nie być takiej osoby teraz na żywo, która zauważyła, bo to jest bardzo mała ikonka. Tylko jedna ikonka na jednym smartfonie się różni. Który? Dwie chwile. Który smartfon? W tej zagadce jest zawarte nawet 10 tysięcy, więc warto. Ja pokażę, że ja mam pieniądze, proszę Państwa, bo naprawdę jest przepiękny wachlarz pieniędzy, który tutaj może do kogoś z Was należeć. Te pieniądze czekają, tylko że czekają jeszcze tylko dwie chwile, więc ja bym się radził pośpieszyć, bo one nie będą czekać, nie wiem, tutaj do wieczora. Słuchajcie, jest wachlarz kasy, który czeka. To jest nawet 10 tysięcy złotych, zobaczcie jaki wachlarz, nie mieści się w kadrze nawet. Dwie chwile. Tylko tyle jeszcze jest ta propozycja aktualna. Jak się chcesz załapać do tej zagadki, to teraz pisz SMS-a, jeżeli widzisz, gdzie jest ta inna ikonka. Jak widzisz, to na pewno masz lepszy wzrok, jak pozostali. Dlatego, że będą ludzie, którzy nie znajdą. To na pewno, bo to jest bardzo mała różnica. Kto widzi? Czekamy. Ostatnia chwila. Kogo usłyszę? Kogo znajdę? Kto się tu pojawi? Czyj SMS tutaj trafi? Teraz. Czekamy na sygnał SMS-a. Uwaga! Teraz, jeżeli teraz widzisz, to teraz wyślij. I?
Ja wiem, że czas dobiega końca. Reżyser, czekamy. Czekamy jeszcze. Jeszcze jest ostatnia chwila. Nawet 10 tysięcy trafia do... Wyślij teraz SMS-a. Możesz się jeszcze zgłosić. Uwaga! Teraz... Tu i teraz, słuchajcie, kto? Kto wpada do studia? Jest zero, to jest jeszcze element odliczania. Moment, moment, czekamy. Proszę Państwa, kto się teraz zgłasza, proszę być pod telefonem. Kto znalazł tę inną ikonkę? Czekam. Uwaga. Jest taka osoba z nami, chociaż jedna? Słuchajcie, nie czekam na tłumy, naprawdę. Uwaga! Nie czekam na tłumy. Jedna osoba wystarczy. Kto? Proszę Państwa, zrobimy teraz chwilkę przerwy reklamowej. Taka chwila oddechu, natomiast ja w trakcie tej przerwy reklamowej jestem tutaj, czekam na zgłoszenie, można wysłać SMS-a w trakcie reklamy, wracam do Was za 3 minuty i mam nadzieję, że Twój SMS tutaj trafi w trakcie przerwy reklamowej. Wyślij SMS-a w trakcie przerwy reklamowej. Tak jak obiecałem, jestem z Państwem ponownie. Oglądają Państwo program Zagadkowy Weekend. Jest niedziela, 12 dzień listopada. Krystian Lis. Cieszę się, jeżeli są Państwo z nami. Słuchajcie, wciąż jeszcze czekam na odpowiedź, ale mam dla Was takiego newsa z ostatniej chwili, że w trakcie przerwy udało mi się znaleźć. Udało mi się znaleźć, ja już wiem, który to jest. Ja już wiem, który to jest. Patrzyłem tutaj na zagadkę i faktycznie, no jak się podejdzie do ekranu, do telewizora, to można to zauważyć. Także chyba jednak to może nie jest aż takie trudne. No przekonajmy się, słuchajcie, dajemy 3 minutki, bo ja znalazłem na reklamie. Miałem wtedy chwilkę czasu, bo nie gadałem do Państwa, prawda? Tylko mogłem się przyjrzeć zagadce i faktycznie znalazłem, więc kto z Was też znalazł, to zapraszam. Startujemy czas. Słuchajcie, kto znalazł również? Kto znalazł również? Ja widzę, to jest mała różnica, to jest tak coś odwrócone na jednym telefonie. No ale właśnie, kto dał radę też? Czekamy. Ostatnie odliczanie. 2 minuty 40, więcej czasu nie będzie. Czekam na SMS-a. Który smartfon jest inny? Sam numer. Ty wysyłasz SMS-a, nasz system oddzwania i ty wygrywasz nawet 10 tysięcy. Pytanie, kto jest z nami w to niedzielne popołudnie? Czy jest osoba spostrzegawcza? Ja znalazłem, ja widzę, który to jest, ale ja nie mogę wygrać. Ty możesz. Czekamy. Niecałe 2 minuty. Słuchajcie, zapraszam pod ten pulsujący numer, wysyłamy SMS-a. Od jedynki do dwunastki tylko jeden smartfon się różni, który ja zauważyłem na reklamie, bo wtedy sobie podszedłem do telewizora, mogłem się przyjrzeć i faktycznie jak się podejdzie, to widać, kto dał radę. No jest taka osoba, halo, co się dzieje? Minuta i kilkanaście sekund. Dla ludzi to może jest za małe. No wiesz co, reżyser, no może ludzie nie podeszli do telewizora. Jedna osoba, nie czekam na tłumy. Kto? Niecała minuta. Sam numer tego smartfona. Gdzie jest zmieniona ikona? Kto wie?
jedna zmieniona ikona, jeden numer smartfona i nawet 10 tysięcy złotych. To jest ta kasa, którą tutaj widzisz i ta kasa może być twoja. Pół minuty. Czekamy. Kilkanaście sekund. Dziesięć sekund. No nie wiem, reżyserze, bo tu już kończy się czas. Moment. Proszę Państwa, 3, 2, 1. Kto teraz pisze SMS-a? Kto się tutaj pojawi? Czekamy. Który to smartfon? Uwaga, w tym momencie, słuchajcie, kto zauważył tę małą ikonkę? Kto dał radę? I? Dobrze, ja już się szykuję, słuchajcie, bo nie możemy dłużej czekać. Komu się udało? Kochani? Jak to zaraz znowu będzie więcej do porównania, reżyser? No już nie przeginaj. Jeszcze więcej? To wiesz co, chyba będziesz sam prowadził ten program, jak jeszcze więcej chcesz dawać do porównania. No ale to już mamy 12, wiesz, telefonów teraz i chwilę to zajęło, a ty chcesz dawać kolejnej zagadce jeszcze więcej obrazków? Weźże, chłopie, wyluzuj. Ale reżyser, weź wyluzuj. Wrzuć na luz, reżyser. Wrzuć na luz, chłopie. Naprawdę. Bo to już jest przesada. Najpierw były 4 zdjęcia, potem 5 zdjęć, teraz 12, a ty chcesz dawać jeszcze więcej? Nie denerwuj mnie, reżyser. Czekamy teraz na SMS-a. Proszę Państwa, zapraszam w tej chwili, bo musimy lecieć dalej. Czekamy. O, jest SMS. Super. Halo, witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kogo witam? Pan Korneliusz. Miło mi, panie Korneliuszu, z tej strony Krystian. Panie Korneliuszu, który to jest smartfon? Numer 5, sprawdźmy. Bardzo dobrze. Czy było to trudne, czy łatwe, pana zdanie? Bardzo łatwe dla pana. No, czyli jest pan spostrzegawczy. Gratuluję. Jest już nagroda gwarantowana. Gramy teraz o więcej. Proszę się skupić i szybko odpowiadać na pytania. Jedziemy. Czyja podobizna widnieje na banknocie 10-złotowym? Można powtórzyć. Czyja podobizna widnieje na banknocie 10-złotowym? Nie wiem. Kto jest na dziesiątce? Na my? Marszałek. Nie marszałek. Jeszcze są sekundy, na my? Nie wiem. No niestety czas się skończył. Mieszko pierwszy jest na banknocie 10-złotowym. Szkoda, panie Korneliuszu, ale jest nagroda gwarantowana dla pana. Serdecznie gratuluję, pieniądze pan zabiera. A my przechodzimy teraz już do kolejnej zagadki. O, a teraz mamy taką zagadkę, jakby miała wiosna przyjść. Słuchajcie, mamy 50 kwiatków tym razem do porównania. No nie wiem, reżyserze, dlatego że było już 12 telefonów, a teraz dajesz jeszcze więcej tych obrazków. Ale dobrze. Spróbujmy, 2 minuty. Słuchajcie, w tym czasie 2 minut czekam na osobę, która jest gotowa podejść do telewizora, spróbować spojrzeć z bliska. Mamy 50 obrazków. Nawet 10 tysięcy jest do zabrania. Minuta 45. Spróbujmy, popatrzmy, zerknijmy. Od A do E, od 1 do 10. Czekamy. Ja też tutaj sobie podchodzę, patrzę. 10 tysięcy w tej zagadce do zabrania, 1,5 minuty. No jakaś mała różnica tu pewnie będzie, bo na pierwszy rzut oka wygląda, że mamy identyczne te kwiaty, ale gdzieś na pewno jest w tych kwiatach różnica na którymś obrazku. Od A do E, od 1 do 10, który to może być kwiat? Czekamy.
Na razie nic tutaj nie wyświetlamy. Czekamy, reżyserze, czekamy. Poczekaj, no nic na razie. No. Dopiero się pojawiła zagadka, nie byłeś taki raptus. Jak chcesz coś tutaj, chociaż nie, no na razie czekamy, czekamy. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Który to może być obrazek? Ja jeszcze nie widzę. A na pewno jest ta różnica gdzieś tu? Bo ja nie widzę jeszcze. Może brakuje gdzieś tego płatka? Może brakuje listka? No to problem polega w takiej zagadce na tym, że ciężko jest popatrzeć na wszystkie obrazki naraz. Trzeba jednak patrzeć po kolei. A1, A2, A3, A4, A5. No tak aż się znajdzie ten obrazek z różnicą i tej osobie możemy zapłacić nawet 10 tysięcy. 10 sekund. SMS o treści gram pod numer 75480. To jest metoda, aby się zgłosić do zagadki. Tak jak pan Korneliusz przed chwilą, można wygrać. Dobrze, mamy 0. Wracamy. W takim razie wracamy do studia i czekam, zapraszam, kto się tutaj zgłasza, kto znalazł może w tym czasie powiększenia. Ma teraz szansę na zdobycie 10 tysięcy złotych. Dobrze, był czas powiększenia, będzie teraz czas SMS-owania w sprawie tej zagadki. 4 minuty, dlatego że jednak tutaj jest 50 obrazków. No ale spróbujmy. Nie jest to łatwa zagadka, bo mamy 50 elementów, czyli jest na co patrzeć. Natomiast słuchajcie, może ktoś już dał radę. Czekamy. Sobie jeszcze tutaj podejdę. W każdej chwili może być SMS. Nie ma najmniejszego problemu. Tak jak pan Korneliusz przed chwilą wygrał, tak samo ktoś z państwa może wygrać. Od A do E, od jedynki do dziesiątki, który kwiatek się różni? A brakuje czegoś, czy o co chodzi, reżyser? A, no to niedobrze, to niedobrze. Mówię, że niczego tutaj nie brakuje, że coś jest tylko lekko zmienione, czyli tak samo jak w poprzedniej zagadce. Słuchajcie, no spróbujcie tak popatrzeć, ja wiem, no może tak po kolei na te obrazki, prawda? Porównywać sobie A1, A2, A3. No w końcu musi się udać, nie ma wyjścia, no musi się udać natrafić na ten inny. No pytanie, kto to zrobi jako pierwszy? I kto jako pierwszy się zgłosi, kto jako pierwszy sięgnie po nawet 10 tysięcy? 2 minuty i 40 sekund. Dobrze, ja pomogę wysłać SMS-a. Może to pomoże. Bierzemy telefon, słuchajcie. Uwaga. 75480. SMS o treści gram. Gry, a my kto? To jest dosyć trudna zagadka, reżyserze, bo jak jest 50 obrazków, wiesz, to nie jest możliwe popatrzeć na wszystkie naraz. Nie jest to możliwe. Trzeba patrzeć naprawdę tutaj cierpliwie na zagadkę, a różnica jak jest malutka, to też nie każdy wychwyci, nie każdy zauważy. 2 minuty. Czekamy jeszcze. Jeszcze można się zgłosić w sprawie tej zagadki. Słuchajcie, im szybciej, tym lepiej. Ja zapraszam serdecznie. Ten SMS może być znienacka, dlatego że w każdym momencie nadawania, no program jest na żywo, więc my nie wiemy, co państwo na to, na zagadkę, prawda? Czy szybko się uda rozwiązać, czy trzeba chwilę poczekać. Jeszcze jest minuta 35, ale w trakcie tego odliczania już ten SMS może się pojawić. Czekamy. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Który to jest obrazek? Minuta 20. Sprytna zagadka, sprytna, naprawdę sprytna, sprytna. Minuta 5. Reżyser, ja nie wiem, czy ktoś to jest w stanie tak wiesz szybko rozwiązać, bo tutaj dajesz bardzo ograniczony ten czas. A jest na co patrzeć, bo jest 50 obrazków, więc no... Mam nadzieję, że ktoś już widzi. Słuchajcie, ciekawe, ciekawe, czy ktoś jest taki z nami, czy jest chociaż jedna osoba. Jeżeli tak, to w tym momencie zapraszam, szybciutko. 75480, SMS o treści gram. Pół minuty.
tutaj nie macie konkurencji, bo w takiej zagadce będą osoby, które z góry stwierdzą, a nie dam rady, a mi się nawet nie chce szukać. Będą tacy ludzie, na stówę. Dlatego, że tu jest jednak 50 obrazków, 20 sekund, jeszcze chwilkę czekam. Jeden obrazek, jedna różnica, na którym? Przypomnę Państwu, podajemy tylko literę, cyfrę, w górnej części planszy są numery. Tutaj mamy litery od A do E. Uwaga, mamy 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekundę. I w tym momencie zapraszam, czekam na SMS-a. Kto? Czy SMS tutaj trafi? Czekamy. Polecam, naprawdę polecam teraz. Słuchajcie, w tej chwili, w tym momencie, jedna osoba. Nawet 10 tysięcy. Dla kogo? Ja pokażę Państwu, że ja mam dzisiaj naprawdę pieniądze przygotowane do każdej zagadki. To już pokazuję kolejny raz, bo to jest pula na tę zagadkę. To jest nawet 10 tysięcy złotych. Muszę to ładnie Państwu wyeksponować, bo tu jest naprawdę dużo pieniędzy, więc nie jest to tak łatwo pokazać. Zobaczcie, 10 tysięcy złotych to jest pula na tę zagadkę, którą właśnie w tym momencie widzicie na ekranie. Czekam teraz na SMS-a. Kto się zgłasza? Te pieniądze mogą być twoje, to są duże pieniądze, 10 tysięcy. Idzie jednak okres świąteczny, idzie okres wydatkowy, więc te pieniądze się przydadzą. Kto się zgłasza? Dzisiaj jest 12 listopada, my będziemy wysyłać nagrody we wtorek, 14 listopada. Czekamy. Dzisiaj, słuchajcie, już 3 osoby wygrały w programie. Można tutaj wygrać. Kto ogląda program dłuższą chwilę, sam słyszy, że po prostu te osoby trafiają tutaj do studia. Są to osoby sprzed telewizora. Pytanie, kto dał radę w tej zagadce? Program jest na żywo. Kto się zgłasza? Reżyser, to jest strasznie taka zagadka podstępna, to jest taka sprytna różnica, bo tutaj z pozoru jak patrzymy, no wygląda to tak niewinnie, prawda? Kwiatek, czerwone płatki, dwa listki i trudno się spodziewać, gdzie by ta różnica miała być. Ludzie może się spodziewają, że brakuje listka, że brakuje jednego płatka, a tutaj różnica jest tak tylko troszeczkę wkomponowana, tak wpisana w jeden obrazek. Kto to widzi? Jeszcze raz przypominam, proszę Państwa, w górnej części mamy numery, a tutaj po lewej stronie planszy są litery i podajemy pionowo, poziomo, litera, cyfra, który się różni. Ty wysyłasz SMS-a, nasz system może do Ciebie oddzwonić i na antenie wtedy mi powiesz literę, cyfrę. Kto? Tak, tak, ja już się szykuję, bo czasu nie ma. Musimy przejść zaraz dalej. Słuchajcie, ja jestem gotowy. Kto się zgłasza? Ciekawe, czy ktoś w ogóle to znalazł. Można przegapić te różnice, można to przeoczyć, bo to jest sprytnie zrobiona zagadka. To jest naprawdę sprytna zagadka, nie dla każdego. Nie dla każdego. Nie każdy zauważy, nie każdy będzie na tyle skupiony, na tyle, wiecie Państwo, w niedzielę chcący szukać, prawda, na planszy. Natomiast 10 tysięcy zapłaca tej osobie, która ma dobrze znalezione. Jeżeli ktoś poda złą odpowiedź, no to nie wygra, więc nie pisz jak nie widzisz. Nie wiadomo, czy ktoś to już znalazł, wiesz? Ale reżyser, wiesz co, no ludzie mogą się patrzeć, ale to tak logika by wskazywała, że albo brakuje listka, albo brakuje płatka. Wątpię, że ktoś się spodziewa, że coś jest tylko lekko zmienione. Na jednym obrazku jest różnica. Proszę Państwa, kto dał radę? Szybko, bo muszę kończyć zagadkę. Szybko, słuchajcie, naprawdę ja muszę kończyć tę zagadkę, muszę przejść do kolejnej, jak się nam to uda rozwiązać. Dyktuję numer i zapraszam. 75480 SMS o treści gram. Kto?
dajmy czas do 15.50 tutaj reżyser, bo jest naprawdę no już tutaj nerwowo, mamy jeszcze kolejne zagadki, także żeby ludzie wiedzieli, prawda? Pokażmy, która jest godzina, może tutaj. O, jest 15.45, proszę Państwa, do godziny 15.50 więcej nie będziemy czekać w sprawie tej zagadki, więc im szybciej teraz, tym lepiej. Jedna osoba wystarczy, kto się przyjrzał. Sprytna zagadka, bo tutaj jest 50 obrazków, nie idzie to tak popatrzeć całościowo na wszystkie, trzeba się dobrze przyjrzeć. Słuchajcie, dobrze przyjrzeć, ale szybko, dlatego że jest 15.45, zaraz będzie 46, czekamy tylko do 15.50, im szybciej, tym lepiej. Poczekaj, reżyserze, poczekaj, może akurat... To jest program na żywo, więc my nigdy nie wiemy, kto jest z nami danego dnia. Czy jest osoba spostrzegawcza, czy jest osoba taka, która ma chwilę czasu, żeby się tutaj spróbować zmierzyć z zagadką na spostrzegawczość. No ale zobaczymy, zobaczymy. No w każdym momencie możesz wysłać SMS-a i możesz tutaj trafić, bo to jest program na żywo. Za chwilę może się okazać, że ja Tobie pogratuluję zdobycia 10 tysięcy i ta niedziela będzie całkiem inna. Jest ta piosenka Budki Suflera, ta niedziela jest jak film Tani klasy B. To jest Bal Wszystkich Świętych, prawda? Niedawno był Bal Wszystkich Świętych. Proszę Państwa, ta niedziela nie musi być jak film Tani klasy B. Nie musisz mieć tego, tej niedzieli zmarnowanej. Możesz teraz wygrać 10 tysięcy, zapraszam. Czekamy. Nie wiem, czy to w telewizji widać. A ja nie wiem, reżyser, bo to wiesz co, będą ludzie się spodziewać, że brakuje płatka, że brakuje listka, a tutaj różnica jest w miejscu takim nieoczywistym. Musisz te zagadki prostsze robić, reżyser, bo tutaj to jest trudne. Jeszcze chwilkę czekam. Słuchajcie, jak tylko się pojawi SMS, automatycznie jest szansa, że oddzwonimy i po prostu wtedy ta osoba może zgarnąć nawet 10 tysięcy. Dobrze, zróbmy to teraz, bo słuchajcie, za chwilę będzie za późno. Szybciutko. 75480 SMS o treści gram. Kto? Komu ta zagadka przyniesie szczęście? W tej zagadce jest zawarte nawet 10 tysięcy. Dla kogo? Nie, no to jest za mała różnica, reżyser. No ale może ludzie patrzą i nie widzą, wiesz? A potem jak tak jedna osoba nie widzi, druga osoba nie widzi, trzecia osoba może nie widzi, no to potem kto ma tutaj się zgłosić? Kochani, czy jest chociaż jedna osoba, która dała radę? Nie, za małe to jest, reżyser, chyba. No, przekonamy się, 15.48, słuchajcie, do 15.50 maksymalnie, dobrze? Także proszę teraz już o mobilizację, jeżeli komuś się udało. Można teraz się zgłosić, reżyserze, jeszcze jest tam? Jest, jest linia czynna. Proszę Państwa, zapraszamy, zapraszamy. 75480 SMS o treści gram. Ty wysyłasz SMS-a, my oddzwaniamy nasz system. No i możemy tutaj wszystko dobrze rozegrać. 10 tysięcy czeka. Moment, reżyserze, jeszcze jest tutaj kilkadziesiąt sekund do tej 15.50, także no może ktoś teraz pisze SMS-a. Trudne to jest, trudne, taka podchwytliwa jest zagadka, taka nie dla każdego, nie każdy to wyłapie. No ale ona jest taka sprytna, wiesz? 20 sekund, kochani, jedna osoba, ktokolwiek, bo teraz jest jeszcze szansa, uwaga. Tylko jeden obrazek jest inny, który... Uwaga, kochani, 3, 2,
1, 15.50 w tym momencie. Czekam na SMS-a teraz. Kto? Jest taka osoba, jedna osoba z nami, która zauważyła? Co się dzieje, kochani? Czy jest ktokolwiek, kto dał radę? Ja polecam Państwu, muszę kończyć zagadkę. Muszę zakończyć zagadkę ze zwycięzcą. To jest strasznie mała różnica. To jest takie... No, nie każdy. Nie każdy to rozwiąże, więc 10 tysięcy się należy. Poczekaj, reżyser, ja wiem, że 15.50 minęła, ale moment, może ktoś właśnie w tym momencie tutaj podejmie decyzję, wyśle SMS-a, wygra nawet 10 tysięcy. To jest naprawdę szansa. Wiecie, kochani, szansa. Jak jest szansa, warto z szansy jest skorzystać. To jest szansa na 10 tysięcy, czyli będzie to twój sukces. Taki niedzielny sukces po prostu w naszym programie na żywo. Dla kogo? Szansa na niedzielny sukces, na nawet 10 tysięcy. Dla kogo? Szansa na finansowy sukces. Na pewno, no bo jak się 10 tysięcy wygra, to jest fajny zastrzyk gotówki. To jest kasa, która umożliwia na przykład super święta, super wyjazd, super, nie wiem, no kupienie czegoś większego, może lodówka nowa, może no coś się przyda na pewno do domu wymienić. Proszę Państwa, kto się zgłasza? Apeluję do Was, proszę nie pisać te osoby, które nie widzą, dlatego że my nie mamy czasu na dogrywkę w tej zagadce. Ja chcę od razu mieć poprawną odpowiedź, dobrze? Czyli Ty wysyłasz SMS-a, nasz system oddzwania, wtedy odbieraj telefon i na antenie podaj literę, cyfrę do mnie, bo ja Cię przywitam i powiesz mi literę, cyfrę. Czekam. Tutaj macie, tu jest, zobaczcie, kochani, zobaczcie, tu są te numery od dziesiątki do jedynki i tu macie od A do E. Pionowo, poziomo, litera, cyfra. Kto wie? Zapraszam Państwa, bo pogania reżyser. Ja cały czas na ucho słyszę, że pogania. Krystian, szukaj widza. Kochani, ja obiecałem reżyserowi, że szybko dzisiaj będę szukał zwycięzców. Szybciutko, kto się zgłasza? W tym momencie muszę mieć SMS-a. Kto się zgłasza? Ostatnia minutka, słuchajcie. Nie, no do reżysera, może to jest za mała różnica. No to ja nie wiem, czy to... Zaraz przerwa, tak? Proszę Państwa, no bo ta minutka, co przed chwilą powiedziałem, to okazuje się, że to jest do przerwy reklamowej. Słuchajcie, to zrobimy tak, że nawet jak się pojawi teraz chwila bloku reklamowego tutaj, to on potrwa dosłownie 3 minuty. W trakcie tej przerwy reklamowej również można się zgłosić. Również można wysłać SMS-a. Może się okazać, że trafisz tutaj do studia. Możesz sobie zrobić zdjęcie tej zagadce, przyjrzeć się na spokojnie. W każdym razie, no ja czekam również w trakcie reklamy. Ja wracam do Państwa po reklamie i wtedy mam nadzieję, że dowiemy się, kto z Was, bo ktoś z Was wygra nawet 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, 3 minuty przerwy, wracamy w komplecie za 3 minuty. Ja się stąd nie ruszam. Czekam na Was. Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Krystian Lis. Oglądają Państwo program Zagadkowy Weekend. Za chwilę minie godzina 16. Witam serdecznie tych z Państwa, którzy są z nami w niedzielne popołudnie. Mamy 12 dzień listopada. Ja tutaj czekam z 10 tysiącami złotych, bo o tyle gramy w zagadce, w której polecenie brzmi, który kwiatek różni się od pozostałych. Trzeba wskazać różnicę od A do E, od jedynki do dziesiątki. Gdzie tutaj na tej zagadce jest wkomponowany kwiatek z różnicą? Polecenie wydaje się wcale nie takie trudne, prawda? Zagadka wydaje się no, też nie taka strasznie trudna, ale jak się zaczyna szukać, to się okazuje, że no, nie każdy to widzi. Dlatego, że jednak tutaj niczego nie brakuje, ale coś jest tylko trochę zmienione. I dlatego cały ambaras tkwi w tym, żeby była z nami osoba, która popatrzy inaczej niż patrzy większość.
bo będą osoby, które patrzą na zagadkę, no ale nie znajdą, gdzie jest różnica, dlatego że stwierdzą, no takie same kwiatki. Tak mogą ludzie pomyśleć. Także słuchajcie, potrzebny jest ktoś, kto naprawdę jest spostrzegawczy. Jest ktoś taki dobry w spostrzegawczości. Proszę Państwa, aby się zgłosić do studia, trzeba wysłać SMS-a o treści gram pod numer 75480 i my możemy oddzwonić do tej osoby, której SMS tutaj trafi. Więc jeżeli chcesz właśnie podać odpowiedź, to nie czekaj, wyślij teraz SMS-a, bo może już masz znaleziony ten obrazek. A jeżeli nie masz jeszcze znalezione, albo chcesz się upewnić, to ja daję jeszcze taką minutę na przyjrzenie się. Ostatnia minuta na przyjrzenie się tej zagadce. Dobra, to do 16, dobra. Ostatnia minuta, okej, to powiem szybciutko reżyserze, bo jest 15.58, 59 już. Słuchajcie, do godziny 16 jest jeszcze zagadka aktualna. Można jeszcze się teraz popatrzeć, można teraz wysłać SMS-a 75480, SMS o treści gram. Okazja jest aktualna do godziny 16. Dlaczego? Dlatego, że to jest program na żywo. Oglądacie teraz Państwo transmisję na żywo. Ja na żywo mogę tutaj kogoś z Państwa wynagrodzić. Mam te 10 tysięcy złotych tutaj w studiu, więc zapraszam serdecznie. 75480, SMS o treści gram, to jest ta metoda, aby się zgłosić do programu. Nie ma się czego obawiać, jak ten SMS tutaj trafi, ty od razu możesz być połączony tutaj ze mną. My oddzwonimy. Nie bójcie się Państwo, można śmiało do nas pisać SMS-y. My nie rozsyłamy żadnego spamu. Nie. Nie bój się, że jak ty wyślesz SMS-a, to potem będą do ciebie przychodzić kolejne. Nie. My nie rozsyłamy spamu. Proszę Państwa, 5 sekund zostało. Kto się zgłasza? Od A do E, od 1 do 10. Czekamy. Czekamy, dobrze, 16. Słuchajcie, jest godzina 16, wybiła. Kto się zgłasza i kto zabiera nawet 10 tysięcy? Teraz. Trzymam kciuki. Niech to się teraz uda. Ale będzie fajnie, naprawdę będzie fajnie. Wysyłaj teraz SMS-a i możesz tutaj trafić, szybko. Kogo tutaj przywitam, no? Kto dał radę z zagadką? Czekamy. Trzymam kciuki. Czekam na sygnał SMS-a. Jak ten SMS się pojawi, może to być twój SMS, to automatycznie system do ciebie oddzwoni. Wtedy trafiasz do mnie. Na linię, ja cię usłyszę tutaj. Szybciutko. Jest ktoś na linii już? Mamy kogoś na linii, czy jeszcze nie? Nie mamy. Nie mamy jeszcze osoby na linii. Proszę Państwa, można teraz się zgłosić. Kto dał radę? Halo? A jest ktoś już na linii? Nie ma jeszcze osoby na linii. Proszę Państwa, trzeba teraz wysłać SMS-a, będziesz na linii. Chodź tutaj, wpadaj do studia. Będziesz na linii ze mną. My oddzwonimy z numeru warszawskiego na twoją komórkę i będziesz tutaj ze mną w studiu, na chwilę. Od A do E, od 1 do 10. Sam twój głos będzie w studiu. Ty tylko podasz mi numer i literę. Który kwiatuszek? Kto? No kto? No proszę Państwa, bo muszę kończyć. Reżyser, ja wiem, że jest już 3:45, no moment, bo to nie jest łatwa zagadka, to ludzie tak nie zauważą, bo to wiesz co, jest różnica, owszem, ale no gdyby brakowało listka, gdyby brakowało tego płatka czerwonego, prawda, to już by na pewno ktoś zauważył i byłby już ktoś na linii, a my nie mamy jeszcze osoby na linii. No czemu nie ma osoby na linii? Reżyser, to nie chodzi o to, że ja źle zapraszam, tylko chodzi o to, że zagadka jest trudna, wiesz? No nie widzą ludzie, no gdzie to mają ludzie zauważyć? No ale gdzie to mają ludzie zauważyć przed telewizorem? Reżyser, wiesz co, to jest za mała różnica. Kochani, bo reżyser pogania, dobrze, ciekawe, dobra. Ja odliczam od 5 i w ciągu tego mojego odliczania, w trakcie odliczania można tutaj trafić. W każdej chwili, uwaga, 5. Tylko teraz. Dobrze, naprawdę. Już się pospieszmy. Numer SMS-a jest na dole. 5 chwil jeszcze. Czekam.
Proszę Państwa, czekam, zapraszam. 5 chwil. 4. 4 chwile. Nie będę przedłużać zagadki. Jak za trudne, wolę zmieniać, bo tylko szkoda kasy, no bo to jest 10 tysięcy. Program na żywo, niedziela, 12 listopada. 3. Teraz. Teraz, teraz. 3 chwile. Dwa. Szybko odliczam, bo reżyser pogania. No postawcie się na moim miejscu. Proszę Państwa, ja też jestem w pracy. Ja też jestem w pracy. Kto się zgłasza? Ktoś pomyśli, a co to za praca? A to takie wszystko. Proszę Państwa, to nie jest tak łatwo tutaj prezentować zagadkę, w której ja nie wiem, czy w ogóle ktoś rozwiązał. Nie wiem. Kto się zgłosi do mnie? Dwie chwile. No szukam ci widza, reżyser, nie nerwowo. Naprawdę ludzie wiedzą, że kończymy. Naprawdę ludzie wiedzą, że kończymy. Wiedzą ludzie, że tutaj można wygrać teraz 10 tysięcy. Proszę Państwa, ostatni moment. Jedna osoba. Kto? Czekam, 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 czekam. Jak teraz wysyłasz SMS-a, bądź czujny, system może do ciebie oddzwonić na twoją komórkę, na żywo wtedy się połączymy. Oddzwonimy po prostu do ciebie. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Który to obrazek, który to kwiatek? Jedna osoba mi wystarczy. Ludzie. Nie znaleźli tego. Nie znaleźli tego. Byś urwał listek, reżyserze, albo byś urwał płatek, to na pewno już by ktoś się tutaj zgłosił. A w tej sytuacji my nie wiemy, czy ktoś popatrzy tak, tak naprawdę wnikliwie na te kwiaty. Jest ktoś taki, słuchajcie, ja muszę mieć tego SMS-a w studiu, szybciutko. Kochani, musimy przejść do kolejnej zagadki. Ja naprawdę muszę zadbać o tempo programu. Muszę mieć zakończoną zagadkę, żeby przejść do kolejnej. Kto się zgłasza? Ja pomogę wysłać SMS-a. Proszę Państwa, nie możemy przedłużać zagadki jednej. Musimy przejść do kolejnej. Szybciutko. 75480. SMS o treści gram. Pochwal się, jeżeli widzisz. Wyślij SMS-a, bo nie ma konkurencji. Czekamy. A wiecie, co robi, jak jest w kimś szczera ochota? Szczera ochota otwiera wrota. Szczera ochota otwiera wrota. I możesz mieć 10 tysięcy więcej. Jak teraz do mnie wyślesz SMS-a? To jest naprawdę wykonalne. Słuchajcie, ludzie tu od roku wygrywają. A w tej zagadce, o, to nie każdy widzi, więc ty masz naprawdę szansę, jak ty widzisz. Zapraszam. A to wam mówię, naprawdę tak jest. Szczera ochota otwiera wrota. Kto się zgłasza? Wyślij sobie, będzie z głowy, a możesz mieć 10 tysięcy. Zapraszam. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Który kwiatek jest troszeczkę inny? Kto dał radę? Program jest na żywo. W każdej chwili ten SMS może tutaj być. Ja czekam. Ja czekam. No, kochani, jak ktoś teraz wysyła SMS-a, to jest dobra decyzja. Bo jest szansa na 10 tysięcy dla tej osoby. Nie widzą tego ludzie, wiesz, reżyser, bo to jest taka różnica, że można to przegapić, można się patrzeć nawet na ten obrazek, ale nie zorientować się, bo liczba elementów się zgadza. To jest to, że liczba elementów się zgadza. Liczba, tutaj wiecie, płatków, tych listków, to się zgadza. Kolory zgadzają się. Tylko coś jest lekko zmienione. Kto?
Kto wie? Czekam na SMS-a. Jak będzie SMS, jest szansa na 10 tysięcy. No, jestem skupiony, ja jestem naprawdę skupiony, ja jestem cały... Jestem naprawdę ciekawy, kto wygra, czy będzie to osoba z północy Polski, z południa, no nie wiemy nigdy, prawda? Kto ogląda program, kto jest z nami po drugiej stronie w niedzielę po południu. Listopada, niedziela. Dla kogo to będzie szczęśliwy dzień? Dobra, reżyser, ja czekam jeszcze 2 minuty, jak nie, to zmieniaj może zagadkę, bo jak to jest za trudne, to ja nie będę czekał. Daj 2 minuty. Bo już się zaczynam denerwować tutaj. Naprawdę zaczynam się już irytować, bo już chwilę to trwa i nie mam jeszcze zgłoszenia. Dobrze, 2 minuty, startuj. Proszę Państwa, w ciągu tych 2 minut zapraszam. Czekam na SMS-a. Jedna osoba wystarczy. Proszę Państwa, nie ma na co czekać teraz, dobrze? Od A do E, od 1 do 10, kto widzi... Czekamy. 75480, SMS o treści gram, 1,5 minuty. Kto dał radę? Chyba tego ludzie nie znaleźli, bo to jest, wiesz, mała różnica. Tu nie chodzi o liczbę, reżyserze, tych płatków, listków, tylko chodzi o taką drobną, kosmetyczną zmianę. Jak jest taka mała różnica, to nie każdy, no nie każdy to wyłapie. Ciekawe, kto się tutaj załapie na te 10 tysięcy. Jak uda nam się teraz fajnie rozwiązać tę zagadkę, to ja Wam opowiem super kawał. Opowiem Państwu super kawał. Jak tylko tu trafi SMS, zrobimy tutaj formalności z nagrodą i opowiem Wam super kawał. Dobra? Tak się umawiamy. Słuchajcie, 45 sekund. Kto widzi? Teraz żarty na bok, teraz jest czas, żeby wysłać SMS-a, więc ja dyktuję numer ostatni raz. Uwaga, 75480, SMS. Na początku trzeba napisać w treści SMS-a słowo gram. Gry, a my. Kto? Kilkanaście sekund. No ciekawy jestem, czy ktoś z Państwa zauważył ten drobiażdżek, ten niuans, bo to jest niuans. No, czekamy. 5 sekund. 3, 2, 1. Dobra, mamy 0. Słuchajcie, to jest najwyższa pora, żeby się tutaj zgłosić. Kto? Pani, dopóki jest 0, można właśnie teraz wysłać SMS-a i można tutaj trafić. Czekam. Który obrazek? Ja nasłuchuję, jak będzie SMS, bo on może być teraz, także ja nasłuchuję, nie chcę przegapić. Czekam w tym momencie, proszę Państwa. Jedna osoba, dobrze? Tylko tutaj na chwileczkę pozwolą Państwo, że wejdę za planszę, bo chcę Wam pokazać. Tutaj mamy numery od 10 do 1. Tutaj mamy litery od A do E, dobrze? Ja muszę usłyszeć odpowiedź pionowo-poziomo. Tak jakby się grało w statki. Podajecie mi na przykład A8 albo na przykład E2. Tam, gdzie jest ten różniący się obrazek. Ajajaj, reżyser. Ja wątpię, to jest za trudne. No ale mogą ludzie nie widzieć. Wiesz co, jak jest 50 obrazków, panie reżyserze, to jednak mamy problem popatrzeć na wszystkie naraz. I po prostu małe też jest prawdopodobieństwo, że akurat ktoś tam doleci wzrokiem. Nie wiem tego. Nie wiem tego, czy w ogóle jest chociaż jedna osoba taka z nami. Nie wiemy. Bo może jest ktoś przed telewizorem, kto widzi, ale jeszcze po prostu nie wysłał SMS-a. Proszę Państwa, jest taka osoba z nami, czekamy.
Zgaś te zera, bo to ludzi demotywuje. Ludzie nie wiedzą, czy to w ogóle da radę jeszcze. Proszę Państwa, ja czekam, zapraszam. Czy jest osoba z nami, która widzi różniący się obrazek? Ludzie chyba tego nie wychwycili, bo to nie jest różnica, którą widać od razu. To jest różnica, którą widać, jak się naprawdę człowiek tak przyjrzy, tak się tutaj przypatrzy dobrze. Dlatego mogę zapłacić 10 tysięcy. Czekam na SMS-a. Słuchajcie, ja polecam, żeby teraz się zgłosić. I? Słuchajcie, ja w każdej chwili mogę mieć SMS-a. Jest 10 tysięcy na liczniku nagrodowym. Więcej w tej zagadce nie sądzę, żeby było. Nie będzie, dlatego że reżyser ma też kolejne pomysły na dzisiejsze nasze spotkanie. Więc po prostu musimy mieć pieniądze na każdą zagadkę. Czekam. Pokażę Państwu, że są te pieniądze. Jeżeli jesteśmy już przy temacie pieniędzy. Ja mam te pieniądze. Ja tutaj jestem przygotowany z tymi pieniędzmi. Piękna kasa do zdobycia, 10 tysięcy. Super pula, ekstra dodatkowa kasa, która no, może być twoja. Zobaczcie, 10 tysięcy złotych dla kogo? Należy się komuś spostrzegawczemu. Czy jest taka osoba? Kto wysyła SMS-a? Kto się zgłasza po tę kasę? Słuchajcie, to są prawdziwe pieniądze, to jest 10 tysięcy złotych. Dla kogo? Czekamy. Nie no, jest wyzwanie. Reżyser, to jest za mało czasu tutaj na tę zagadkę, wiesz? No ale nie wiadomo, czy w ogóle ktoś tam doleciał wzrokiem, bo to jest też, wiesz, no, byś to dał bardziej na początek planszy, tego kwiatka, to już by ludzie to może zauważyli, a to jest tak dosyć daleko na planszy. Proszę Państwa, czy ktoś dał radę? Daj trzy koguty, trzeba ludzi obudzić. Pierwszy. Drugi. I trzeci. Słuchajcie, panie i panowie, trzy koguty zapiały. To jest ten moment, żeby wysłać SMS-a. Zapraszam. Pieją kury, pieją, nie mają koguta. Słuchajcie, no czekamy na takiego koguta sprzed telewizora. Kogoś, kto jest naprawdę spostrzegawczy, czujny, dobry w takich zagadkach. Jedna osoba wystarczy. A co będzie dalej w programie? Jaka jest kolejna zagadka? No fajna, no ale jaka? Reżyser mówi, że fajna tylko, no dobrze. Słuchajcie, czekamy teraz... Kochani, czekamy teraz na SMS-a. Uwaga! Zostań naszym numerem 1. No tak, no bo kończymy zagadkę, więc potrzebujemy mieć osobę, która teraz wyśle SMS-a. Ten SMS tutaj po prostu, jak trafi, przyniesie 10 tysięcy. A, zimna kawa niedobra. Zimnej kawy nie polecam. Proszę Państwa, 10 tysięcy. Kto się zgłasza? Czekamy. Reżyser, jak dla mnie, to po prostu przesadziłeś z tą zagadką, bo jak jest 50 obrazków, to wiesz co, to nie jest takie oczywiste, że ktoś akurat tam się popatrzy. To nie jest takie oczywiste, bo ja rozumiem, jak są na przykład 4 zdjęcia, jest większa szansa, ale jak jest 50 obrazków, to tutaj jest naprawdę tak, że będą osoby, które patrzą na zagadkę, ale nie widzą. Kochani, czy jest ktoś teraz na żywo? Halo? Halo, proszę Państwa, co robicie? Jest ktoś na żywo? Kto widzi? SMS o treści gram. Czekam. Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Który... Kwiatek, tak? Trzeba podać się i literę, i cyfrę, czyli współrzędna. Jeszcze raz wytłumaczę, jak to wygląda technicznie. Ty wysyłasz SMS-a tutaj do studia i nasz system może do ciebie oddzwonić.
i możesz zaraz się dowiedzieć, że masz 10 tysięcy. To jest program na żywo. Proszę Państwa, kto się zgłasza teraz? Bo zaraz weźmie zagadkę reżyser. No naprawdę jest ograniczony czas. Dobrze, zostały nam ile czasu do końca zagadki? 2,5? No coś takiego mówi reżyser. Proszę Państwa, tylko 2,5 minuty jest do końca zagadki. Szybko, nawet niecałe, mówi reżyser. No 2,25. Kochani, ja Wam mówię, naprawdę teraz trzeba wysłać SMS-a, jak ktoś widzi, bo zaraz będzie za późno. Proszę Państwa, od A do E, od jedynki do dziesiątki, polecam. Teraz trzeba się zgłosić, proszę Państwa, naprawdę, bo może ktoś czekał na taki moment, kiedy naprawdę warto, polecam teraz, bo teraz reżyser chce już, żeby tutaj był zwycięski SMS. No poczekaj reżyserze, ja spróbuję tutaj znaleźć kogoś. Dyktuję numer. 75480 SMS o treści gram. Kto? Poczekaj reżyserze, znajdziemy kogoś. Jedna osoba jest potrzebna. Kto zauważył ten różniący się obrazek? Teraz. Uwaga. Od A do E, od jedynki do dziesiątki, który... Jeszcze jest minutka. Ja celowo zawieszam głos, bo może być tak, że ten SMS tutaj wpadnie. Więc ja wtedy muszę mieć od razu... No, taki muszę być czujny, bo może być tak, że od razu kogoś przywitam na antenie. I? Słuchajcie, kochani, bo jeżeli tak będziemy przedłużać, to za chwilę przegapicie tę okazję. Proszę Państwa, jedna osoba jest teraz potrzebna. Komu się udało znaleźć różniący się obrazek? Mała, delikatna, kosmetyczna różnica. Kto wie? No nie ma cudów, no to musi się udać. No nie ma wyjścia, żeby to się nie udało. Proszę Państwa, 20 sekund. Zróbmy to, bo my to musimy wygrać. Ja muszę mieć zwycięzcę. Szybciutko. Od kogo teraz będę miał SMS-a? Czekam. Ostatnie sekundy tego konkursu. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1, jest 0. Proszę Państwa, w tym momencie kto się zgłasza, kto wysyła? Jedna osoba. Zdecydowana, przygotowana. Taka, która się przyjrzała. Kto? No, śmiało, bo ja muszę kończyć zagadkę. Uwaga. Kochani, tylko litera, cyfra. Jak tutaj wyślesz SMS-a, jak właśnie dostaniesz ten telefon zwrotny, trafiasz na antenę. Tutaj ze mną będziesz rozmawiać. I powiesz tylko literę, cyfrę. Kto? Nie widzą tego ludzie. Reżyser, to jest, wiesz co, za trudna zagadka. To jest jednak 50 obrazków, to może ludzie tam nie dolecieli wzrokiem, może ludzie faktycznie nie wiedzą. Reżyser, no ale no to wiesz co, no to ja już chwilę czekam przy tej zagadce. No ale to nie jest chyba tak, że wiesz, że ktoś może widzi, ale to co, to ktoś by widział i by nie pisał, no to trochę bez sensu. Proszę Państwa, no jest w ogóle ktoś, bo też mamy ostatnio problem z oglądalnością, tak? Nie ma Państwa zbyt wiele osób. My nigdy nie wiemy, czy z tej garstki jest w ogóle chociaż jedna osoba, która widzi. No to co ja Ci zrobię? No to co ja Ci zrobię? Wyczaruję Ci tego widza, reżyser? No to ja nic nie zrobię. No ale ja nie wyczaruję widza, no jak ludzie nie widzą. A co ja tu mam zrobić? Hokus pokus, czary mary, abrakadabra i ktoś tu nagle się pojawi? No reżyser, no nie ma takich cudów. Albo ludzie widzą, albo ludzie nie widzą. No to wiadomo, że... Kochani, widzi ktoś czy nie? Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Kto? Bo muszę kończyć tutaj zagadkę, muszę mieć odpowiedź.
Już jest ciemno pewnie, bo też się ludziom tak może nie chce szukać. No mnie tak denerwuje ta ciemnica, no już się tak szybciej ściemnia, w zależności od regionu Polski, prawda, w którym państwo jesteście, bo na północy kraju troszeczkę później zachodzi słońce niż na przykład na południu. Na wschodzie i zachodzie też, ale no na przykład północ-południe też jest różnica Gdańska-Kraków na przykład, tak? Czekamy. Kochani, zrobimy teraz 3-minutową przerwę reklamową. Ja czekam. W trakcie przerwy reklamowej można się zgłosić i można wygrać nawet 10 tysięcy. Wracam do Was za 3 minuty. Do zobaczenia. Przykro mi jest, proszę Państwa, z powodu tej zagadki, dlatego że ja nie wiem, czy w ogóle jest osoba, która widzi, czy nie ma takiej osoby z nami, czy po prostu ktoś jest, a się wstydzi tutaj wysłać SMS-a. Ja nie wiem, co jest grane, słuchajcie. Naprawdę nie wiem, co jest grane. Krystian Lis, witam serdecznie Państwa. Jest to kolejne nasze wejście antenowe. Natomiast słuchajcie, no ja tu rozmawiałem z reżyserem w trakcie przerwy. On nie może dać więcej pieniędzy. On by już chciał zmieniać zagadkę, ale za mniejszą kwotę. Ja też nie chcę tak zrobić, żeby te 10 tysięcy przepadło, bo to wiecie Państwo, no to tak trochę głupio jest to oddać do księgowości. Głupio, po prostu głupio jest to oddać do księgowości, skoro już zaproponowałem te pieniądze, prawda? Więc no wolałbym, żeby ktoś to wygrał. No z tym, że ja nie mam tej pewności, czy w ogóle ktoś widzi różniący się obrazek. Nie wiem. Nie wiem tego. Dlatego, że jest 50 obrazków i tylko na jednym z nich jest różnica. Mamy planszę 50-elementową, jest 50 kwiatów. Z jednym kwiatem jest coś inaczej. Mogą być osoby, które nie widzą tej różnicy, a 10 tysięcy jeszcze czeka. Więc może warto wykorzystać okazję. Ja nie zmuszam, ale zapraszam taką osobę, która ma znalezione, żeby się pochwaliła. Bo musimy mieć tutaj gracza, który się ujawni. Musimy mieć kogoś, kto pokaże, że jednak dał radę rozwiązać zagadkę. Daj to jeszcze na minutę na pełen ekran, reżyser, bo może, wiesz co, no ja nie wiem, bo no, przykro mi jest, po prostu jest mi zwyczajnie w świecie przykro, że taka zagadka, nie wiemy nigdy, prawda, czy jest osoba, która wyłapie różnicę, czy nie ma. No, 10 tysięcy, szkoda mi tych pieniędzy teraz, żeby zmarnować, prawda? Wolę, żeby ktoś wygrał, ale też nie chcę, żeby zmarnowany był SMS. Jeżeli wysyłasz SMS-a, miej naszykowaną odpowiedź, miej gotowe współrzędne, od A do E, od jedynki do dziesiątki, bo ja muszę zapłacić osobie, która wypowie prawidłowe rozwiązanie. Ja nie zapłacę osobie, która poda błędną odpowiedź. No to wiadomo, no jak w każdym programie. 30 sekund. Nie, reżyser, musimy robić jakieś inne te zagadki, wiesz, bo to jest trochę za dużo tego szukania, tego tutaj patrzenia, to nie idzie tego porównać całościowo. Będą osoby, które po prostu próbują, ale no nie widzą tego obrazka. 10 tysięcy, no jeszcze jest szansa na te pieniądze. Numer zgłoszeniowy SMS-owy 75480, SMS o treści gram. Ostatnie 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda. Niniejszym wracamy do studia, proszę Państwa. Ja milknę, bo muszę już teraz mieć SMS-a, więc ja już się nie odzywam. Czekam tylko na zgłoszenie. Kto? Wysyła teraz SMS-a, proszę być przygotowanym, proszę mieć odpowiedź od A do E, od jedynki do dziesiątki. Numer SMS-owy jest widoczny w dolnej części ekranu, 75480, SMS o treści gram. Proszę Państwa, ta niedziela może być dla kogoś zupełnie inna. Ta niedziela może być naprawdę szczęśliwa. Jak teraz wygrasz 10 tysięcy, ja mam te pieniądze, ale muszę mieć komu zapłacić.
od A do E, od jedynki do dziesiątki. Kto jest przygotowany teraz do udzielenia odpowiedzi? Zapraszam. Słuchajcie, muszę mieć teraz zgłoszenie. Żarty się skończyły. Czekamy. Jeżeli teraz wysyłasz SMS-a, bądź przygotowany, bądź gotowy do udzielenia odpowiedzi, nie zdziw się, bo możesz wygrać 10 tysięcy. To nie jest science fiction. Ludzie wygrywają w tym programie od grudnia zeszłego roku. Czyli już prawie rok. Można naprawdę tutaj śmiało teraz trafić. Można pochwalić się swoją spostrzegawczością. Który obrazek się różni? Proszę Państwa, czy jest osoba z nami, która zauważyła? Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Ja jeszcze czekam, dopóki jest zagadka, dopóki jest kasa, dopóki jest możliwość, można tutaj teraz się pojawić. Tu i teraz to się może stać. Program jest na żywo. Jest godzina, proszę Państwa, 16:32. Ja czekam na osobę, która ma dla mnie odpowiedź. Nie chcę się denerwować na reżysera, nie chcę tutaj krzyczeć. Chcę po prostu elegancko załatwić sprawę. Chcę po prostu elegancko Państwa tutaj usłyszeć. Jedną osobę, bo więcej mi nie trzeba. Wszystko, czego dziś chcę, to ten SMS od Ciebie. Więcej mi nic nie trzeba. Więcej mi nic nie trzeba. Czekam na Twojego SMS-a. Ja wiem, że może Wam się to wydaje niewiarygodne, że to faktycznie. Kochani, to jest program na żywo. 12 listopada jest dzisiaj, 16:33. Ja czekam na osobę, która ma dla mnie odpowiedź. Kto? Kto rozwiązał tę zagadkę? Kto sobie daje szansę na 10 tysięcy złotych? Na zupełnie inne święta? Nagroda zostanie wysłana szybko. Dzisiaj jest 12 listopada, my wyślemy pieniądze 14 listopada. Kto z Państwa teraz podnosi komórkę i wysyła SMS-a? Pomogę wysłać. Pomogę wysłać. Słuchajcie, nie ma więcej czasu. Reżyserze, daj tę ostatnią złotą minutkę. Proszę o złotą minutkę do tej zagadki. Będzie złota minutka. Proszę Państwa, w ciągu tej złotej minutki, w trakcie tej złotej minutki, w każdej sekundzie może się pojawić SMS. Uwaga, teraz działamy. 75480 SMS o treści gram. Kto? Nie widzą ludzie. Nie znaleźli tego ludzie. Są pewnie osoby, które może oglądają program, ale nie widzą chyba ludzie. Kochani, kto dał radę? Czy jest osoba, której mogę pogratulować zdobycia 10 tysięcy, czy nie? Jeżeli jesteś tą osobą, na którą czekam, to teraz wyślij SMS-a, ja już nie będę musiał czekać. Dziesięć sekund. Walka z czasem. Na tym etapie walka z czasem. Już nie z zagadką. Już nawet nie patrzcie na zagadkę. To już nie ma sensu patrzeć na zagadkę. Teraz najważniejsze, żeby się pojawił ten SMS tutaj w studiu. Skończył się czas. Czekamy, czekamy. Proszę Państwa, jedna osoba. Kto dał radę? Uwaga. W każdej sekundzie teraz ten SMS, który właśnie teraz może wysyłasz, się tutaj może pojawić. Kto się teraz zgłasza? Komu się udało rozwiązać konkurs? Komu się udało rozwiązać zagadkę? Jest w ogóle taka osoba, czy nikt z Państwa? Ja nie przedłużę zagadki, ja muszę mieć teraz rozwiązanie. Czy jest ktoś, kto udowodni wszystkim, że tutaj jest inny kwiat? Kochani, to jest program na żywo. Ja nie wyreżyseruję takiego programu. Ten program reżyseruje życie. Ten program reżyserujecie wy. Ja nie wiem, kto jest teraz z nami, czy jest osoba w ogóle, która zauważyła różnicę, bo różnica jest bardzo drobna. Czekam na SMS-a. Jak twój SMS tutaj trafi, nasz system do ciebie oddzwoni na twój telefon i jak wszystko się będzie zgadzać, możesz wygrać 10 tysięcy złotych. Czekamy. 3 2
1. Nie no, ja robię co mogę, reżyser. Ludzie tego nie widzą. Ale masz werdykt. Reżyser, masz werdykt. Ja odliczam, ja zapraszam, dyktuję numer. Nie ma człowieka chyba teraz na żywo oglądającego ten kanał, który zauważył różnicę. Tak, tak myślę, bo po prostu jest zagadka za trudna, jest za mała różnica i może być tak, że ludzie mają problem z zagadką, żeby znaleźć, gdzie jest ten różniący się kwiatek, że po prostu ludzie nie wiedzą. Czasami się ten poziom trudności jednak za bardzo wywinduje. Kochani, czy naprawdę nikt? To jest program na żywo, ja tego nie przewidzę, prawda? Kto ogląda program? To nie jest program, który potem byśmy, nie wiem, jakoś montowali, cieli, puszczali z kasety. Nie, to jest program na żywo, to się dzieje tu i teraz. Ja nie wiem, kto z Państwa jest teraz z nami, czy jest w ogóle ktoś, kto widzi, nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć, no ale no czekam na SMS-a. Jedno jest pewne. Jak to nie możemy za długo czekać? Jak to? Jak kończymy? Już? Ale to jeszcze jest, ale to jeszcze do 17 jest daleko. A, proszę Państwa, kończymy wcześniej niż o 17, tutaj mówi reżyser. No dobrze, słuchajcie, kończymy program. W takim razie, słuchajcie, to jest ostatnia szansa, ostatnia prosta w dzisiejszym odcinku, aby zdobyć 10 tysięcy złotych w zagadce, no bo więcej czasu już nie ma. Więcej czasu już nie ma, więcej czasu nie będzie. Ja zaraz muszę się pożegnać, zaraz muszę po prostu rozstać się z Państwem i udać się na pociąg do Krakowa. Kto z Państwa ma odpowiedź dla mnie? Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Jeszcze czekam. To jest 10 tysięcy złotych. Gramy tutaj o soczystą kasę, naprawdę soczysta kasa. Super zastrzyk gotówki na ten okres połowy listopada, święta już za miesiąc, tak de facto, bo już za miesiąc ten okres świąteczny będzie, wszędzie to Jingle Bells, przybierzeli do Betlejem, etc. Więc proszę Państwa, ten okres świąteczny się zbliża wielkimi krokami, dlatego jest szansa na zdobycie 10 tysięcy. Nie zapłacę każdemu, zapłacę osobie, która tutaj trafi, wyślę SMS-a teraz i do której my oddzwonimy. Jest taka osoba z nami, kochani, 10 tysięcy czeka. Ja zaraz znikam z anteny, ale dopóki jestem, możesz się zgłosić. Jak trafisz do mnie, będę prosił o literę, cyfrę. W górnej części macie Państwo numery, od dziesiątki do jedynki. Po lewej stronie planszy mają Państwo litery od A do E. Pod którą literą i pod którą cyfrą jest kwiatek z różnicą? Czekamy. Dobrze, ile jest czasu do końca? 5 chwil. Wobec tego proszę o 5 chwil. 5 chwil, proszę Państwa. Ja tu mam 10 tysięcy. Czekam teraz na zwycięzcę, bo każdy wie, każdy sobie doskonale zdaje z tego sprawę, że kiedy jest koniec programu, musimy mieć zwycięzcę na antenie. Nie ma możliwości takiej, przynajmniej ja nie dopuszczam takiej opcji, żebym kończył program nie mając widza. Muszę mieć zwycięzcę w programie na żywo. Kto nim będzie? Pani, to nie jest zagadka tygodnia, że ja tu teraz mogę czekać, nie wiadomo, cały tydzień. To jest zagadka na tu i teraz. Kto z Państwa ma odpowiedź w tym momencie? SMS o treści gram. Jedna osoba mi jest potrzebna. Ja naprawdę, ja nie czekam na tłumy. Trzy chwile. Nie, to jest za mała różnica. Reżyserze, no naprawdę, no powinno być albo o jeden płatek mniej, albo kolor na przykład zmieniony, że na przykład jeden kwiatek miałby no, w innym kolorze te płatki, prawda? Na przykład fioletowe. Na przykład, prawda? To wtedy może by ktoś zauważył, że jest różnica, ale tutaj no... no. Kochani, kto nie widzi, niech zostanie z nami i my naprawdę pokażemy za chwilę, gdzie był ten obrazek. A kto widzi i chce wygrać 10 tysięcy, to jeszcze może się teraz zgłosić. Bo ja zaraz znikam z anteny, ja zaraz kończę program, muszę wychodzić. Tam jest wyjście. Tam jest wyjście ze studia.
Ja czekam teraz na SMS-a ostatniego i kończymy. Kto? To się musi udać. To nie może być tak, że my będziemy bez zwycięzcy. 10 tysięcy chcę, żeby znalazło posiadacza. Kto nim będzie? Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Który obrazek? Reżyserze, naprawdę ludzie się skupili chyba na liczbie właśnie tych płatków, tych listków. Czy ktoś z was popatrzył się inaczej niż większość? Czy ktoś z was zauważył ten drobiazg, tę różnicę? Jeszcze są dwie chwile, reżyserze, spokojnie, nic nie wyświetlaj, nie wyświetlaj odpowiedzi, zdążymy. Pieniądze czekają, nawet 10 tysięcy. Dla kogo? $10 000, to jest ta nagroda, o którą walczymy. Ja potrzebuję tutaj na antenie usłyszeć dźwięk SMS-a od ciebie. My wtedy do ciebie możemy oddzwonić, a ty mi podasz literę i cyfrę, gdzie jest inny kwiatek na planszy. Wtedy ta kasa, którą teraz widzisz na swoim telewizorze, może być twoja. Nawet 10 tysięcy złotych teraz widzisz na ekranie swojego telewizora. Wyślij SMS-a i możesz tutaj teraz trafić, bo ja kończę program. A wiecie doskonale o tym, że jak kończę program, to muszę mieć kogoś na finał. Muszę mieć kogoś tutaj na finał. Kto? Uwaga. Dopóki jestem, dopóki jest zagadka, jest szansa na wygranie tej kasy. Chyba tego ludzie nie znaleźli. To jest naprawdę mała różnica, mały detal. Nie wiem, bo teraz jest już podbramkowa sytuacja. Już nie ma czasu szukać. Ja potrzebuję po prostu mieć widza jak najszybciej, bo muszę się żegnać i wychodzić. Tam jest wyjście. Tam jest po prostu wyjście ze studia. Więc ja muszę za chwilę opuszczać studio. Po prostu muszę wyjść. No, skończy się mój czas antenowy, tak? Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Dopóki mnie widać, dopóki jest zagadka, naprawdę można teraz wysłać SMS-a i można tutaj być ze mną w studiu. Znalazł ktoś różniący się obrazek, różniącego się kwiatka? Chyba za trudna jest zagadka. No dobrze, jest ostatni moment. Ja jeszcze nie tracę nadziei. Wiecie, że jak jest ostatni moment, to czasami tak znienacka, czasami tak rzutem na taśmę się ktoś pojawia. My nigdy nie wiemy, bo czasami ja już tracę nadzieję, tracę tę wiarę, a w tych ostatnich sekundach ktoś jednak myśli, a dobra, wyślę SMS-a, raz kozie śmierć, raz się żyje i ktoś tu trafia. Czasami tak jest, więc nigdy nie wiemy, prawda? W programie na żywo się nie przewidzi. Czekam, zapraszam, weź sobie komórkę teraz do ręki, wyślij SMS-a razem ze mną, zobaczymy, co się stanie, zobaczymy, co się wydarzy. Uwaga! 75480 SMS o treści gram. Kto? Jeszcze jest szansa. Zero to jest element odliczania. Czasami ktoś się zmobilizuje, jak jest zero. Poczekaj, reżyserze, poczekaj. Proszę państwa, jest teraz szansa, zanim zakończymy program. Kto tutaj trafia dzisiaj? Kto wygrywa? 12 listopada. Dla kogo to będzie szczęśliwa data? Od A do E, od jedynki do dziesiątki. Który kwiatek? Czekam, czekam, czekam na tego SMS-a. Czekam, czekam. Czekam, czekam na SMS-a. Proszę państwa, kto się teraz zgłasza? Szybko. Szybko, bo muszę kończyć program. Kto? Uwaga, szanowni państwo, jedna sprytna osoba. Komu się udało? Kto zauważył różniący się obrazek? Czekam, czekam, jeszcze czekam. Dopóki jestem, dopóki mnie widzisz, możesz naprawdę wysłać SMS-a i możemy do ciebie oddzwonić. Tylko musisz się zgłosić, prawda? SMS-owo.
Ja wiem, że muszę kończyć program. No czekamy. Proszę Państwa, teraz jest najważniejszy moment. To jest kulminacyjny moment programu. Jak teraz oglądasz, to śmiało, jak tylko widzisz. Czekamy. Ja już się szykuję, tutaj mam odpowiedź. Czekamy. Tak, tu mam odpowiedź. Proszę Państwa, kto wie? Czekamy, jeszcze czekam, jeszcze zapraszam. Proszę Państwa, jest zero, ja wiem, reżyser, ja wiem, ale jeszcze moment, jeszcze nie wyświetlamy odpowiedzi. Ile mamy czasu do zejścia z anteny, żeby ludzie wiedzieli, czy ktoś tu zdąży? Zdąży, to jeszcze się uda. 2:10 to jest niedużo, ale jak się popieści, to się wszystko zmieści. To się naprawdę wszystko zmieści. To jeszcze się może udać i jeszcze możesz mieć 10 000 więcej w tym programie na żywo. Zapraszam. Od A do E, od 1 do 10. Trudna zagadka, trudna gra, bo to jest taki trik optyczny. Więc potrzebny jest ktoś, kto pokonał ten trik optyczny i kto sobie poradził z zagadką. No, 1:35. Czekamy na SMS-a. Kto z Państwa teraz? Od A do E, od 1 do 10, czekamy. Minuta 10, jeszcze jest szansa, jeszcze nie mamy tego zgłoszenia na antenie. Dopóki nie ma zgłoszenia na antenie, dopóki jeszcze nie trafił SMS do studia, może to być Twój SMS. Teraz nie rezygnujemy. Od A do E, od 1 do 10. Który obrazek się różni? Kto wie? Ciekawe, kto wygra. Kto teraz wysyła SMS-a, ma największą szansę. Naprawdę. Naprawdę teraz warto. Uwaga, niecałe pół minuty. Trzymam kciuka tutaj. Jednego kciuka trzymam. Tu mam odpowiedź. Także no, trzymam tutaj kciuka i zapraszam. Uwaga. Ktoś z Państwa, ktoś, kto teraz ogląda program, może zaraz dowiedzieć się, że wygrywa 10 000. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, mamy 0. Kto teraz tutaj rzutem na taśmę wysyła SMS-a? Rzutem na taśmę. Ja ostatni raz dyktuję numer SMS-owy. Szybciutko. 75480. SMS o treści gram. I? Czekaj jeszcze, reżyser, nie wyświetlaj. Może ktoś tak rzutem na taśmę tutaj trafi. Czasami jest tak, że ktoś tak w ostatniej chwili podejmuje decyzję. A dobra, wezmę komórkę, wyślę SMS-a, zobaczymy, co się stanie. No tylko coś dobrego się może teraz stać. Proszę Państwa, ja muszę z kimś z Was porozmawiać i dowiedzieć się, kto zarabia nawet 10 000. Kto tu trafia? Kto dał radę? Wiem, że zagadka, no trochę taka podstępna, taka sprytna ta zagadka, no ale jedna osoba. Dopóki mnie widać, dopóki jest gra na ekranie, to naprawdę można. Jeszcze można tutaj trafić, jeszcze można sobie zarobić tę kasę. 10 000, no piechotą nie chodzi. Szybciutko. Mi naprawdę wystarczy teraz jedna osoba. Ja nie czekam na tłumy, ja nie czekam tutaj nie wiadomo na ile osób. Jedna osoba, szybko, teraz. Komu się uda wygrać, proszę Państwa, komu się uda wygrać? Daj sobie szansę, bo jeszcze warto. Od A do E, od 1 do 10. Który kwiatek jest tak delikatnie inny? Kto wie?
Musiało się komuś udać. Kochani, bo ja kończę program, ja muszę wychodzić, tam jest wyjście, ale zanim wyjdę, chcę mieć SMS-a. Od kogo? Od kogo? Uwaga. Mamy SMS-a, mamy SMS-a. Błyskawicznie nasz system oddzwania. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kogo witam? Robert. Panie Robercie, serdecznie pana proszę szybciutko o odpowiedź. Będzie 10C. 10C, sprawdzamy. Bardzo dobrze. Delikatna różnica, delikatnie zmienione. Gratuluję serdecznie. Są już pieniądze gwarantowane dla pana, panie Robercie. Gramy teraz o więcej. Proszę się skupić i odpowiadać na pytania. Zaczynamy. W którym miesiącu obchodzone jest Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych? W którym? Miesiącu. Miesiącu. Zaraz, czeka pan, niech pomyślę. Czas leci, proszę pana, 15 sekund. Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie. Dobrze. 1 zł, ile to groszy? 1 zł, 100. Dobrze. W którym roku doszło do trzeciego rozbioru Polski? W którym roku do trzeciego? Muszę pomyśleć jeszcze. Oj, niestety czas się skończył. 1795 rok to był. Panie Robercie, jest dla pana nagroda gwarantowana. Serdecznie panu gratuluję. Cieszę się, że nam się udało tę zagadkę rozwiązać. Mówię to zawsze na koniec programu, że się cieszę, że udało nam się rozwiązać zagadkę, bo to zawsze jest radość i miód na moje serce, jak państwo wygrywacie pieniądze. Serdecznie zapraszam na zagadki tygodnia oraz oczywiście standardowo za tydzień na zagadkowy weekend, przyszłą niedzielę. A tymczasem życzę wam udanego wieczoru. Trzymajcie się ciepło w czasie tej jesieni. Thank you.